Dobry wieczór. Witam naszego dostojnego gościa. Szczęść Boże. I no, przede wszystkim przepraszam w imieniu organizatorów dzisiejszego wieczoru za ten nieszczęśliwy zbieg okoliczności, bo domyślam się, że część z Państwa pewnie chciałaby być równocześnie na tej sali obok. Tam jest premiera teologii politycznej. Mamy taką dżentelmeńską umowę z kolegami z teologii politycznej, że które spotkanie pierwsze się skończy, to odsyłamy publiczność na to drugie. Więc, ale nie będziemy się ścigać oczywiście, bo u nas również może być dużo pytań. Mam nadzieję, że takie sytuacje się często nie będą zdarzały i że to jest przykład pozytywnej konkurencji. Domyślam się również, że przy takiej okazji jak wizyta księdza Tadeusza, zresztą z tego co pamiętam, to już chyba druga w klubie, bo jeszcze ksiądz był u nas jeszcze jak się spotykaliśmy przy Świętokrzyskiej, już dosyć dawno temu. To będzie dużo pytań i pewnie dużo pytań w wątku ukraińskim, bo on jest bardzo aktualny, ale najpierw zajmiemy się książką, która jest pretekstem do tego spotkania, czyli personalnikiem subiektywnym. Bardzo mi się podoba ten tytuł, personalnik subiektywny. Książka wygląda tak i jest do kupienia, jak rozumiem, tam przy wejściu. Personalnik subiektywny. I ja sobie tę książkę przejrzałem. Jest tutaj trochę nazwisk, które nic mi nie mówiły. Jest też trochę nazwisk, które coś mi mówią. Mam parę spostrzeżeń natury ogólnej, o które bym chciał, którym bym się chciał z księdzem Tadeuszem podzielić i chciałbym spytać jednocześnie o pewne rzeczy. Pierwsze takie spostrzeżenie jest takie, że w przypadku wielu osób, również tych znanych takich jak siostry radwańskie, czy na przykład, to nazwisko mnie bardzo zaskoczyło, że jest w tej książce, Ewelina Flinta. Ja kojarzę tylko, że jest taka piosenkarka, kompletnie nie kojarzę, co śpiewa, ale wiem, że jest, więc zwróciłem na to uwagę. Bardzo dużo takich osób jest zaangażowanych w działalność Fundacji Księdza. I na ogół, kiedy się o tych osobach mówi, kiedy one się pojawiają na stronach tabloidów czy w portalach plotkarskich, to nie ma mowy o tego typu ich aktywności. Być może ktoś, kto jest bardziej zainteresowany, wie, że takimi rzeczami również się zajmują, ale raczej te wiadomości się rzadko przebijają. I jestem bardzo ciekaw, bo ksiądz oczywiście o tym pisze, ale pisze dosyć skrótowo, jak to wygląda. Jestem bardzo ciekaw, czy to jest w przypadku takich osób jak siostry radwańskie, czy w przypadku Eweliny Flinty, czy Emiliana Kamińskiego, czy innych osób, które odwiedzały ośrodek w Radwanowicach, czy trudno jest je namówić, a przede wszystkim, bo to jest rzecz, na którą się sam zastanawiałem, jakbym zareagował, czy jak już się zgodzą i przyjeżdżają i widzą księdza podopiecznych, czy jest jakieś wycofanie na początku, czy widać, że ten kontakt im sprawia w pierwszym momencie trudności? Bo ksiądz pisze o tym, że ci ludzie się bardzo otwierają, że mają na ogół, tutaj z tego co czytałem, że mają bardzo dobry kontakt z podopiecznymi, ale wiem, że wiele osób ma z tym pewien problem i odczuwa coś w rodzaju takiego pierwszego szoku, przynajmniej na początku. Szanowni Państwo, wszystkim dziękuję za zaproszenie. Jestem po raz drugi w Waszym klubie. No trochę z przygodami, bo w ogóle samochód tutaj z książkami nie mógł dojechać i w rękach noszą, ale wszystkie są, bo to jest 5 kolejnych moich tytułów ostatnich. Ta najnowsza książka jest inna niż wszystkie dotychczasowe moje, które dotyczyły problematyki takie jak lustracja, współczesna historia Polski, także Kresy Wschodnie, ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich. Natomiast książka miała pewne zadanie. Dlaczego w ogóle powstała? Bo od tego trzeba by zacząć, żeby odpowiedzieć na Pana pytanie. Ja napisałem 3 lata temu książkę Ludzie dobrzy jak chleb, która mówiła o zmarłych osobach. Tych, których poznałem, którzy pomagali w najróżniejszy sposób charytatywnie. Nie tylko naszej fundacji, ale też chodziło o działaczy Solidarności, często ludzi z tego drugiego, trzeciego szeregu, którzy i w stanie wojennym, i później zaangażowali się w pomoc drugiemu człowiekowi. A więc nie w politykę, tylko pomoc drugiemu człowiekowi.
Zresztą ta książka wychodziła, to nastąpiła tragedia smoleńska. Ja tam dodałem 4 biogramy, które też są w pewien sposób powtórzone w tej książce. 4 osób, które znałem, to jest 3 świętej pamięci Januszów, Kurtyka, Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich, i Janusz Krupski oraz generał Bronisław Kwiatkowski. I ta książka wyszła 3 lata temu i wtedy bardzo dużo osób na spotkaniu autorskim mówi tak, no piszesz o zmarłych, tak? Ważne to jest, przypomnienie tych osób, upamiętnienie też, pokazanie ich od innej strony. Ale przecież jest tyle ciekawych, żyjących osób. I wtedy mój wydawca, no niestety zmarły w trakcie wydawania tej książki, świętej pamięci Marek Łoś, mój kolega, mówi, no to słuchaj, trzeba się wziąć za żywych. I on i ja trochę obawialiśmy się, bo łatwiej jest pisać o zmarłych, natomiast o żywych, no to są osoby żyjące, które mogą mieć całkiem inne zdanie na ten temat, jak je opisać. I poszedłem według pewnego klucza. Pierwszym klucz to są wszyscy ci, którzy angażują się w działalność charytatywną. Nie tylko Fundacji imienia świętego brata Alberta, którą prowadzę. Ale cała gama i artystów, i też polityków, i ludzi nieznanych kompletnie, gdzieś tam lokalnie w jakiejś miejscowości działających, którzy nawet niezależnie od swoich poglądów politycznych, a nawet światopoglądu, mają ten główny motyw pomoc drugiemu człowiekowi. I rzeczywiście nasza fundacja miała to szczęście, że zetknęła się z wieloma artystami. Jest to głównie zasługa Anny Dymnej, która prowadzi odrębną fundację bliźniaczą do naszej, którą ja znałem, bo była moją sąsiadką. Tam opisuje, graniczyliśmy przez sufit. My na 4 piętrze, moja rodzina, ona na 5, tam zresztą były różne problemy, bo nas 2 razy zalali państwo dymni. No tam różne inne rzeczy barwne, ale dzięki Ance, którą wciągnąłem do fundacji, ona zaczęła wciągać artystów i to było bardzo ciekawe zetknięcie. W wypadku nawet Anki Dymnej, że ona nigdy do tej pory nie miała do czynienia z upośledzonymi. I tam pisze, że dla niej zetknięcie się 15 lat temu z tymi osobami było szokiem, bo to jest osoby upośledzone umysłowo, mające ogromną taką potrzebę empatii, dotknięcia kogoś, pogadania, również nie kryjące swoich emocji. Dla nich białe to jest białe, czarne to jest czarne. I też właśnie widziałem u tych różnych artystów. Na przykład Ewelina Flinta, którą tu kolega wspomniał, no to jest znana mi również ze środowiska kresowego, bo ona pochodzi z okolic Żar na ziemi lubuskiej. Jej dziadkowie i rodzice to są kresowianie, lwowiacy. Mówiła, że zresztą pierwsze piosenki, jakie śpiewała, to właśnie w tym bałaku lwowskim. I ona wciągnięta też właśnie przechodziła te etapy. Zawsze jest pierwszy etap, no szok, tak? Upośledzony, śliniący się, mający różne inne defekty, ale człowiek życzliwy. Emilian Kamiński, mogę powiedzieć, sam się wciągnął, bo on tutaj w Warszawie w Teatrze Kamienica sam na własną rękę, z własnej woli, nie zachęcany przez nikogo, wprowadził aktorów niepełnosprawnych, również w obsłudze tego teatru. Tutaj z kapucynami współpracuje w sprawie jadłodalni. I on sam, że tak powiem, wszedł do naszego środowiska. Ale też są inni, jak Małgorzata Kożuchowska. No wydawałoby się taka trochę filmowa lalka z ekranu. I wiele innych osób, artystów śpiewających, Adam Nowak, to zresztą cała galeria tych osób jest. I to jest bardzo ciekawe, że te osoby z pierwszych stron gazet mają też potrzebę zrobienia czegoś dobrego i nieraz im trzeba podpowiedzieć. To są też tacy celebryci, z którymi ja bym nie chciał do czynienia, bo on przychodzi się sfotografować z dzieckiem na wózku, jak mu ktoś za to zapłaci. Ja znam takie osoby i takie propozycje były. Działa charytatywnie, ale pod warunkiem, że dostanie honorarium, to zaśpiewa tam dla niepełnosprawnych. To jest duża grupa, bym powiedział, tych celebrytów. Natomiast są osoby takie. Siostry Radwańskie to też jest bardzo ciekawa historia. Ja ich nie znałem, ale ojciec ich
przyjechał do Radwanowic, bo szukał swoich korzeni rodzinnych, bo rzeczywiście gdzieś tam tradycja rodzinna, że on, ta, nazwisko ich pochodzi od tej miejscowości. Wprawdzie myśmy dokumentów na to nie znaleźli, to jest raczej przypuszczenie, ale jak przywiózł te dwie swoje córki, no takie dziewczątka, no można powiedzieć, nie mające żadnych cech celebryckich, to, co mnie zaskoczyło, że one mają taki świetny kontakt. I one zaczęły się wciągać w działalność fundacji jako wolontariuszki, później sport dla niepełnosprawnych, a dzisiaj są ambasadorkami naszej fundacji. Zresztą Państwo wszyscy dostaniecie ulotki, gdzie te dwie siostry są sfotografowane ze swoją koleżanką na wózku inwalidzkim, ale to jest właśnie ich dobra wola, że wiedzą o tym, że są znane, więc chcą pomóc. I konkludując ten jakby dział ludzi pomagających charytatywnie, bo to jest jeden klucz tej książki, no może najliczniejszy, to trzeba powiedzieć, że to dotyczy tych osób niezależnie od pozycji. Czy to jest polityk, tam jest Jerzy Buzek opisany, Adam Jan Rokita też będący związany z naszą fundacją. Niezależnie czy to jest piosenkarz, aktor, czy to jest zwykły człowiek, normalny, no najnormalniejszy w świecie, nie? Który może coś dobrego zrobić. Wbrew pozorom mogę podsumować też, wcale nie chodzi o bogatych ludzi, bo to chyba najmniej ci bogaci pomagają. To są ludzie, może za wyjątkiem Romana Kluski, który jest tam opisany, który rzeczywiście dysponował i dysponuje gotówką i przeznaczał to na cele charytatywne. Że to często są ludzie, którzy przez to, że nie boją się niepełnosprawnych, że się nie wstydzą kontaktu z nimi, pokazują też innym, że można. Tutaj też będzie kalendarz, gdzie Państwo zobaczycie na 12 miesięcy 12 różnych postaci z mojej książki, które wykonały te sesje zdjęciowe z niepełnosprawnymi po to, żeby pokazać, że to są tak samo ważne osoby, więc to jest taki czynnik społeczny. To jest jeden z tych wątków tej książki. Kolejna rzecz, która zwróciła moją uwagę i to mi się bardzo w tej książce podoba, to jest to, że jakby przyłożyć do niej ten najbardziej podstawowy, ja bym powiedział nawet najbardziej ordynarny i w wielu momentach sztuczny podział, który rządzi życiem społecznym i polityką dzisiaj, no bo w zasadzie wszystko można, wulgaryzując, podciągnąć pod wojnę PiS kontra Platforma, to tutaj właściwie to się zupełnie tego nie trzyma. Ja zwróciłem uwagę na dwie postaci, które no, w większości nie są postaciami z mojej bajki, a pewnie też z bajki większości z Państwa, ale to nie jest wcale uniwersalna zasada. Jedna z tych postaci to jest Andrzej Zoll. Tutaj ksiądz Isakowicz-Zaleski, pozwolę sobie zacytować, pisze tak. W 2004 roku poprosiłem profesora, aby był w komitecie honorowym poświęcenia haczkaru upamiętniającego ludobójstwa Ormian w Turcji. Zgodził się, mimo że ostro naciskał na niego ambasador Turcji w Warszawie, by tego nie robił. Z profesorem spotykałem się później na różnych sympozjach organizowanych przez Kochanowskiego, Janusza Kochanowskiego. Był zawsze uprzejmy, z nienagannymi manierami. Czułem jednak, że nie popiera moich działań lustracyjnych, ale swego pozytywnego zdania o naszej działalności na rzecz niepełnosprawnych nigdy nie zmienił. Niezręczna sytuacja miała miejsce parę lat temu, gdy poseł PiS, no, obecnie Solidarnej Polski, z Nowego Sącza Arkadiusz Mularczyk, gorący zwolennik lustracji, poczuł się urażony wypowiedziami profesora do tego stopnia, że nie tylko podał go do sądu, ale i domagał się wpłacenia zadośćuczynienia na rzecz fundacji. Tłumaczyłem wówczas współpracownikom Mularczyka, że mam identyczne jak poseł zdanie w wielu sprawach, ale że ta sytuacja dla fundacji jest nieprzyjemna, bo profesor to osoba dla nas zasłużona. Na szczęście przed sądem doszło do zawarcia ugody. Był to jedyny przypadek, kiedy cieszyłem się, że fundacja nie dostała dodatkowych pieniędzy. A przecież wiemy, jeżeli ktoś się interesuje życiem publicznym, że profesor Zoll na przykład jest postacią niejednoznaczną, bo z jednej strony jest dobrze osadzony w krakowskim środowisku prawników, taka kwintesencja krakówka chyba najbardziej esencjonalna, jaką sobie można wyobrazić. Wiemy, że jest głównym autorem, moim zdaniem, niedobrego prawa karnego, kodeksu karnego z 1997 roku, ale na przykład zarazem jest bardzo konsekwentnym przeciwnikiem aborcji i obrońcą życia. Więc nie ma tutaj prostego podziału.
Druga postać, która się też wymyka i tutaj może być zaskoczeniem opis, który umieścił w książce ksiądz Tadeusz, to jest ojciec Krzysztof Mondel, jezuita. Ojciec Krzysztof Mondel, którego aktywność w ostatnim czasie, no teraz ustała, dlatego że ojciec Mondel dostał zakaz od przełożonych, ale aktywność na portalach społecznościowych no, momentami miała moim zdaniem cechy takiego szaleństwa, antypisowskiego, antyprawicowego szaleństwa, jakie się przytrafiło, czy jest udziałem niektórych osób po tej przeciwnej stronie, na przykład Waldemara Kuczyńskiego. Oczywiście no nie do tego stopnia, ale prawie. No a tymczasem ksiądz Isakowicz Zaleski pisze między innymi tak o ojcu Mondlu. Przez ostatnie lata Krzysztof przebywał na zesłaniu w Nowym Sączu. Myślę, że w ten sposób marnuje się jego potencjał. Krzysiek jest inteligentny, ma łatwość wypowiadania się. Byłby świetnym wykładowcą uniwersyteckim, a tak swoje liczne zainteresowania może rozwijać jedynie na własną rękę. Jest przecież świetnym specjalistą na przykład od etyki rynku i demokracji. Czasem widuję jego artykuły na różnych portalach internetowych, ale to nie wyczerpuje jego możliwości. I reszta opisu ojca Mondla jest też no, zdecydowanie pozytywna. Więc w tych swoich personalnych peregrynacjach ksiądz przełamuje ten schemat, ten podział czarno-biały. Mnie się to akurat bardzo podoba. Proszę powiedzieć, czy w tej książce są jeszcze osoby, których ja mogłem nie dostrzec przeglądając ją, o których opinia księdza jest odmienna niż no, szeroko pojmowanej strony konserwatywnej czy strony prawej, gdzie ksiądz by podważał tę opinię powszechnie panującą jako niesprawiedliwą. No tak, to znaczy ja byłem przekonany, że największe emocje wywołają opisy tych osób, które ja osobiście znam, bo jest jedna reguła tej książki. Nie piszę o osobach, których nie spotkałem. Więc to są wszystkie osoby, a przynajmniej przez spotkanie rozumiem dwa, trzykrotne kontakty, a nie tylko, że tam raz gdzieś na jakimś spotkaniu sobie rękę podamy i to nie uważam jeszcze, żebym tą osobę znał. Akurat Krzysztofa Mondela znam bardzo dobrze, bo to, co tutaj trzeba przeczytać cały biogram, on stanął w mojej obronie 8 lat temu, kiedy wybuchł kryzys lustracyjny, również w zakonie ojców jezuitów. On był radykalnym zwolennikiem. Za wywiad, który ja udzieliłem portalowi jezuickiemu zresztą, jednego z jezuitów wyrzucono z zakonu, a jego tam eksmitowano karnie wtedy do Kłodzka. I natomiast nie podzielam jego obecnych poglądów. Rzeczywiście to jest dla mnie pewna zagadka. On też przeżywa różne dramaty, dlatego że to był coś, czego ja tu już nie chciałem w tej książce pisać, bo znam to tylko z portali internetowych, więc to nie jest dla mnie żadna wiarygodność, to jest sprawa molestowania. Ale jeden z moich znajomych twierdzi, że to jest klasyczny przypadek człowieka, u którego w późnym wieku między 40 a 50 wykluwają się te traumy z dzieciństwa różne. I nieraz to nie jest sytuacja łatwa. Ja nie jestem od tego, żeby oceniać, czy te traumy są słuszne, czy nie. Natomiast chciałem pokazać to, co on zrobił pozytywnego. I ja się z nim przyjaźnię, utrzymuję kontakt. Też na swój sposób przeżywam to, że on jest wyautowany od jezuitów. Zresztą postawa jezuitów i w sprawie lustracji i wielu innych no, jest dla mnie skandaliczną rzeczą. I myślę, że to jest coś, co naprawdę wymaga też reakcji władz kościelnych, ale to na marginesie. Przepraszam, natomiast, wtrącę, bo no. Tam jeszcze jest wątek w przypadku ojca Mondla. Jeszcze jest wątek niewyjaśniony chyba do końca jakiejś fizycznej napaści, do której miało dojść. Znaczy bójki, to znaczy ja już wiem, to akurat znam z jego, że on będąc sekowany, proszę Państwa, no mówmy szczerze, w zakonie, gdzie jest pięciu braci gdzieś tam trochę na prowincji, przy całym szacunku do Nowego Sącza, pięknego miasta, gdzie czterech ciągle mówi, jesteś czarną owcą naszego zakonu, to wcześniej czy później dochodzi do rzeczy spięcia. Z tym, że co jest ciekawe, to nie on nagłośnił tą sprawę. To właśnie ci jego radykalni przeciwnicy
roznieśli, że oto tutaj biedny ojciec nasz kochany został pobity przez takiego szaleńca. No więc wynieśli te brudy na zewnątrz, bo mogą się dziać zewnątrz. Natomiast kogo zaskoczył? No na przykład Jacka Kuronia. To ja się zawsze trochę, mam tu ogromny dylemat, bo ja Kuronia znałem od bardzo pozytywnej strony, nawet powiedziałbym trochę zabawnej. Nie głosowałem na niego nigdy. Uważałem, że jego kandydowanie na prezydenta, kiedy go wdziali w to, wbili go w ten garnitur z krawatem, to on pajacowato wyglądał w tym garniturze i w ogóle innych wiele innych rzeczy. Pisałem, jak wypiliśmy Bruderschaft z takiego termosika. Wszyscy twierdzili, że tam była gorzała. Ja jako żywy, który przeżył ten Bruderschaft, mogę stwierdzić, że nie była to gorzała, tylko coś, taka kwintesencja esencji. No już trudno to nazwać, smoła taka więzienna, którą on tam w tym nosił, który działał charytatywnie i umarł w dniu świętego brata Alberta, co dla mnie jest jakimś takim może sygnałem. Natomiast jego poglądów nie podzielałem politycznie nigdy. Natomiast byliśmy bardzo zaprzyjaźnieni, mogę powiedzieć. To jedyna z tych osób takich warszawskich, z tego koru, którą ja poznałem, która mi się wydawała, że on ma te cechy ludzkie. Pisze też o państwach kwaśniewskich. Też się komuś tutaj może to nie spodobać, bo widziałem rzeczy pozytywne, które zrobił Kwaśniewski i Kwaśniewska, chociaż według mnie też jest masę rzeczy no, takich, które nigdy by nie spowodowały, żebym na Kwaśniewskiego zagłosował. Między innymi Kwaśniewski był pierwszym prezydentem, który udał się do mauzoleum ludobójstwa Ormian i powiedział o ludobójstwie, czego nie zrobili inni prezydenci Polski. Nie chcieli z powodów na sojusz Turcji ze Stanami Zjednoczonymi, poświęcili tą sprawę, tak jak teraz się poświęca sprawę ludobójstwa na Kresach. I jednak Kwaśniewski to zrobił. I też pisze o tym, że Kwaśniewska ma na tyle dużo empatii, że ona przede wszystkim robiła doskonały imaż mężowi. To ona po prostu była tą, w tym nazwijmy duecie, osobą ciągnącą. I myślę, że dzisiaj, gdy Kwaśniewski jest chory na chorobę filipińską, no wszyscy wiedzą o co chodzi, no to już nie jest żaden polityk. Chociaż pewne on przebłyski miał. Po tej lewej stronie to były właśnie te osoby, jak Kuroń czy państwo Kwaśniewscy, biorąc pod uwagę ich oboje, to były osoby, z którymi można było jakoś szukać wspólnych cech. Oczywiście też wielu innych polityków, których może na szczęście lewicowych nie poznałem, które dla mnie są nie z tej bajki. To samo Jerzy Buzek, bo Jerzy Buzek jest dla mnie niesłychanie skomplikowaną postacią, bo ja go poznałem w działalności charytatywnej, bardzo uczciwego, prawego człowieka. Jakim był premierem, no to już chyba historycy i politycy będą oceniać. Niemniej był te 4 lata. Przecież była AWS wtedy, na który ja głosowałem, był częścią. Natomiast jego obecne zachowania i to również zachowanie na Majdanie jest dla mnie nie do przyjęcia. Natomiast niemniej poznałem go jako człowieka wrażliwego na sprawy społeczne, który wspierał różne organizacje, który był taki bardzo z dużą empatią, życzliwością, wcale nie napuszony. Dzisiaj jest trochę inny. No może ta Bruksela tak zmienia tych ludzi, czy wejście w pewną politykę tak też wygląda. Ale też musiałbym powiedzieć, jak już pozwolę sobie ciągnąć wątek, na wielu prawicowych się przejechałem politykach. Niektórzy dla mnie są niezmienni. Dla mnie taką bardzo pozytywną osobą z podwórka małopolskiego to jest dwóch. Mietek Gil, z którym ja byłem na strajku razem, przyjaźnimy się od 25 lat, z czasów Solidarności, jest senatorem PiSu. Dla mnie to jest człowiek, który idzie jedną i tą samą drogą. Chociaż kiedyś tam należał do PZPR, ale to w czasach młodości wczesnej. Beata Szydło, ja ją poznałem jako burmistrza Brzeszcz. Bardzo pozytywna osoba. Też uważam, że jedna z lepszych osób. No, Rokitowie, no to już jest osobna bajka, bo to są tak barwne dwie postacie w tym duecie, gdzie opisuję ich osobno, bo ich się razem nie da opisać, a i przyjaźnie się z nimi. Natomiast są zawody. No, największym moim zawodem jest oczywiście Lech Wałęsa, no bo to jest człowiek, za którego bym się dał pokrajać. A dzisiaj no to ja jestem przerażony, co ten człowiek wyprawia i myślę, że
ja znam przynajmniej trzech Lechów Wałęsów. No, krytykuję też świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, ale za jedną sprawę, bo uważam, że dużo dobrego zrobił i w wielu innych dziedzinach, no to jest sprawa Ukrainy. I też jest bardzo trudno też komuś takiemu szaremu jak ja, który ma kontakt z tymi ludźmi, mówić, że on ma takie czy inne złe poglądy, jak on jako człowiek najczęściej jest pozytywny. I to jest właśnie nieraz dla mnie zaskakujące, że w tych normalnych relacjach, a jak już idzie do kamer, tam na przykład przy Lechu Wałęsie to opisałem. Wałęsa był w Radwanowicach, w ośrodku dla niepełnosprawnych, już był eksprezydentem wtedy. No fantastycznie, poszedł do niepełnosprawnych, podał rękę, podał z kierowcą, z kucharką, no wszyscy byli zachwyceni. Tak? Wielki Lech Wałęsa tych ludzi się nie wstydzi, nie brzydzi, zachowywał się, no mogę powiedzieć, jak człowiek, którego my byśmy znali od 100 lat. Przyjechali dziennikarze, postawili kamery, jak zaczął bredzić do tych kamer, inny człowiek. No inny człowiek. Tak? I to jest właśnie coś, co można obserwować w takiej pigułce, jak ta władza parcie na szkło czy na mikrofony i różne głupoty, jak one zmieniają tych ludzi. Także tu na pewno te opisy, i to z góry mówię, ja się nie kierowałem, czy ktoś jest z PiS, czy z PO, czy z PSL-u, bądź z SLD też osoby. I nie, ja patrzyłem na te osoby jako na człowieka, co on zrobił, a jak zrobił coś według mnie złego, no to nawet chociaż go lubię, to też mu to napisałem. Ja pozwolę sobie teraz przeczytać jeden z biogramów czy opisów osób, które szczególnie mnie zaciekawiły w książce. To jest Mirosław Hermaszewski. Proszę posłuchać. Poznałem go w 2008 roku w Prabutach na organizowanych tam po raz pierwszy uroczystościach kresowych. Hermaszewski był wówczas gościem honorowym. Urodził się w rodzinie szlachty zagrodowej w Lipnikach na Wołyniu. 18 marca 1943 roku na wieś napadli banderowcy, mordując ponad 180 osób, w tym 18 członków jego rodziny. On miał wówczas 1,5 roku. Matka wybiegła z nim z płonącego domu. Jednak dostrzegli ją banderowcy i strzelili do niej, ciężko raniąc. Upadła na śnieg, ale zdołała ochronić dziecko. Nad ranem znaleźli ich ludzie i odratowali. Jego ojciec zginął kilka miesięcy później, zastrzelony przez Ukraińców. Po wojnie trafił z rodziną do Wołowa na Dolnym Śląsku. Matka bardzo ciężko pracowała, by zapewnić przetrwanie 7 dzieciom. Hermaszewski mówił później we wspomnieniach, że wtedy właściwie po raz drugi uratowała mu życie. Po ukończeniu wołowskiego liceum, na którym jest dziś tablica mówiąca, że uczęszczał tu Mirosław Hermaszewski, trafił do wojska. Był to los wielu sierot i półsierot, które w ten sposób mogły zapewnić sobie i bliskim środki do przeżycia i jakiś awans społeczny. Został lotnikiem, następnie astronautą. Lotnikiem był także jego starszy brat Władysław, który jak i on dosłużył się stopnia generalskiego. Zginął jednak tragicznie w 2002 roku w czasie wyprawy myśliwskiej na Syberię. Hermaszewski po latach napisał książkę biograficzną, w której wyznał, że przez cały okres komunizmu ukrywał historię swojej rodziny. Wiadomo, że wtedy temat kresów dla władz w ogóle nie istniał. W ostatnim czasie udzielił kilku wywiadów o mordach na Wołyniu. Fragmenty jednego z nich, przeprowadzonego przez młodego historyka Aleksandra Szychta, znalazły się w mojej książce Przemilczane ludobójstwo na Kresach. Z kolei w jednej z rozmów ze mną zaznaczył, że największym paradoksem jego lotu w kosmos było to, że polecieli razem z innym kresowianinem, Piotrem Klimukiem, radzieckim obywatelem, ale Białorusinem urodzonym w Komarówce koło Brześcia, na dawnych terenach II Rzeczypospolitej. I teraz informacja, która mnie zupełnie zaskoczyła. Nie wiedziałem, bo nie interesuję się takimi szczegółami, a tutaj proszę bardzo. Zięciem Mirosława Hermaszewskiego jest kto? Czarnecki, nie wiedziałem. Ryszard Czarnecki, urodzony w Londynie. No i dalej o Czarneckim, ale o Czarneckim to już wiemy. Dla mnie to było zaskoczenie, bo tego typu koligacje rodzinne mnie szczególnie nigdy nie zajmowały. Więc takich biogramów i notatek dotyczących osób powszechnie znanych, ale o których mało wiadomo, bo ja tych detali z życiorysu Hermaszewskiego nie poznałem, nie zainteresowałem się tym. Nigdy jest w tej książce więcej. Kogo by jeszcze można wskazać, proszę księdza? No, tu jest cała gama. No, jeszcze powiem o tych ludziach, których zawsze miałem złe zdanie. To jest Adam Michnik, tutaj opisuje.
No i muszę powiedzieć, ja go poznałem w bardzo szczególnej sytuacji, nie w stanie wojennym, nie skorem. W 1993 i 4 roku w czasie pomocy humanitarnej do Bośni organizowanej przez Janinę Ochojską, którą też tutaj opisuję, gdzie on się zachowywał w sposób skrajny jako celebryta. To był pierwszy taki dla mnie odrażający, że ktoś może być, przepraszam, takim megalomanem. No, nie znałem go od tej strony. Później Tygodnik Powszechny, z którym współpracowałem przez wiele lat, od którego też przyjąłem taki medal Świętego Jerzego za działalność charytatywną, wręczył Michnikowi. To było tuż po komisji Rywina, gdzie również Michnik też moim zdaniem no nie zabłysnął z wielu innych powodów, bo ukrywał to przez wiele miesięcy, tą sprawę. No, Tygodnik Powszechny prawie na kolanach wręczał mu ten medal Świętego Jerzego jako tego, co walczy z czerwonym smokiem. I konsternacja była. Większość laureatów odmówiła przyjścia na to wręczenie. Ja byłem jedynym, który przyszedł, trochę tak z dobrego wychowania, że uważałem, że należy pójść. I była rzecz obrzydliwa. Tutaj peany, no, też księdza Bonieckiego tam muszę niestety opisać. Jaki ten Michnik wielki, jaki wspaniały, jaki no w ogóle geniusz. A przy stołach, cudo zastawionych, równo ludzie po nim jechali. I zobaczyłem tą straszliwą obłudę tego środowiska Tygodnika Powszechnego, że tu go noszą na rękach prawie po całej sali, a później przy stole mówią dokładnie, że się Tygodnik wygłupił, no ale że muszą, bo wtedy z Agorą współpraca i tak dalej. I to był powód, dla którego podjąłem dwie decyzje. Po pierwsze, jak później jeszcze ten medal dostał Balcerowicz i paru innych tego typu ludzi, to ja ten medal odesłałem. To jest jedyny raz, nie ukrywam, miałem kilka różnych takich społecznych oznaczeń. Odesłałem, bo ja nie chcę być w asyście wtedy świętej pamięci arcybiskupa Szycińskiego i Michnika i Balcerowicza. Co Balcerowicz zrobił dla spraw społecznych czy charytatywnych? Odesłałem ten medal, a drugi protestowałem wraz z innymi w czasie przyznania doktoratu honoris causa przez Uniwersytet Pedagogiczny. W Krakowie jest kilka uniwersytetów, to jest dawna Wyższa Szkoła Pedagogiczna, w której zresztą mój ojciec świętej pamięci pracował. No i uważałem, że no po prostu to już jest szczyt takiego lizusostwa, dawać doktora. To jest to jedyna uczelnia w Polsce, która mu ten doktora dała, ale ostatnio dała też Owsiakowi, więc tam pewne wcześniej biskup Pieronek mnie dostał. Więc pewne tradycje ten uniwersytet utrzymuje tam. Natomiast piszę też o Tygodniku Powszechnym, bo to jest dla mnie rozczarowanie. Ja naprawdę wielu ludzi tych znam. Jako młody kleryk czytaliśmy, ja byłem w wojsku od deski do deski. Bardzo wielu ludzi przychodziło do seminarium duchownego. To była prawie lektura obowiązkowa dla kleryków krakowskich. Poznałem bardzo dużo ciekawych osób, niektóre bardzo opisuję dalej ciepło, jak świętej pamięci Tadeusz Żychiewicz, ale niestety poznałem też to zakłamanie. I to był powód, coś, co mną mogło było wstrząsnąć, że można być białym, czerwonym, niebieskim, różowym, w zależności z której strony wieje wiatr. Znałem też pozytywne osoby, to Anna Turowicz, mało znana historia, córka polskiego generała. Bardzo wspaniała, skromna, życzliwa kobieta. Ale też osoby jak na przykład Kozłowscy. No, musiałem o Kozłowskim pisać, akurat wtedy umarł. Bardzo, no, on był twórcą głównym uniewinnienia SB całej i przywrócenia wielu SB-ków. No i tam jest szereg postaci. Adam Szostkiewicz, no też specjalista w cudzysłowie od Kościoła. To pokazuje co? Że dawny Tygodnik, który rzeczywiście szedł pod sztandarami współpracy z Kościołem, że do dzisiaj jest na terenie Kurii Krakowskiej. Jakoś Kurii Krakowskiej różne artykuły, które tam się pojawiają, nie przeszkadzają. No, no dla mnie był takim wielkim rozczarowaniem. Niemniej też spotkałem dzięki Tygodnikowi wiele pozytywnych osób, które jednak później się rozeszły, jak Adam Bujak, ten od fotografii wspaniały, Stanisław Markowski, też fotografik świetny,
Więc dużo ludzi już odeszło na samych początku lat 90. z tego środowiska. No dzisiaj tygodnik to już jest, moim zdaniem, w ogóle nie powinien nosić nazwy katolicki, bo nie ma nic z tym wspólnego. To jest pismo, które jest dość sztucznie utrzymywane przy życiu. Natomiast szkoda, że wiele z tych osób tak łatwo stało się różowymi. No to już mówię tak najdelikatniej, jak mogę powiedzieć. Czy trafiły do księdza, dotarły jakieś sygnały od kogoś, kto się poczuł urażony tym, co ksiądz w książce o nim napisał? Oż tak, to znaczy najpierw powiem, że dostałem dużo sygnałów od osób, które się w tej książce nie znalazły. Które... Z pretensją, że ich nie ma. Tak. Rzeczywiście stało się coś takiego, czego nie przewidziałem. Książka zresztą jest i tak obszerna, to jest 300 moich takich notatek, a postaci jest prawie 1000, bo w niektórych są całe rodziny opisywane, jak tu Czarnecki, no więc nie ma osobnego biogramu Czarneckiego, tylko jest włożony jakby w to opis Hermaszewskiego. Ale dużo moich znajomych powiedziało, że on żałuje, że nawet jednym zdaniem o nim nie wspomniałem. No, bije się w piersi, nie było to możliwe ze względu na objętość. Poza tym tam była też pewna linia, żeby nie pisać wszystkich, które ja poznałem od dzieciństwa, tylko jednak jakimiś grupami to opisywać. Tak? Ale był tygodnik powszechny. Pierwszy ostry e-mail, jaki dostałem, to pierwszy był taki, typu mniej więcej, ja to mówię w skrócie, bo on był obszerny, chociaż kulturalnym językiem napisany, bez żadnych inwektyw, że przede wszystkim jak ja śmiałem opisywać redakcję tygodnika, nie zapytawszy redakcji, czy oni się na to zgadzają. To mniej więcej takie zdanie było. No to znaczy tygodnik może pisać o wszystkich po kolei, ale o nich nie wolno. Drugi zarzut, który był, że jak już piszę, to powinienem przedstawić to wcześniej poszczególnym osobom z redakcji, bo one mogłyby sobie na przykład nie życzyć pewnych fragmentów. I proszę Państwa, to było coś, co mnie zbiło z pantałyku, bo... gdyby to było pismo, które jest, nazwijmy jakimś pismem niszowym, ono jest niszowe, tylko zajmujące się czystą kulturą czy religią, a to jest pismo, które ma tak zwany pazur polityczny, które ma linię ideologiczną, które się nie wstydzi zaatakować biskupa, polityka, środowiska, tam ciągle jest tak czy inaczej, ale zawsze negatywnie o pewnych środowiskach kościelnych, a nagle oni sobie uzurpują, że o nich wolno pisać tylko przez cenzurę, czyli najpierw to musi przejść. To był pierwszy taki sprawa. No czekałem, kto z Gazety Wyborczej się odezwie w sprawie biogramu Michnika. No na razie nikt się nie odezwał, udają, że w ogóle tej książki nie ma. Natomiast również spotkałem się z takimi sytuacjami, że znałem jakąś osobę, a nie opisywałem. Znaczy ktoś wiedział o moich kontaktach, ale ja zawsze mówię, nie jestem w stanie. Ta książka powstawała 2 lata. Nie można było, chyba że będzie drugi tom, napisać o wszystkim. Akurat moja bujna działalność opozycyjna, a później charytatywna, a teraz nazwijmy to tak w cudzysłowie medialna, powoduje, że znam dużo ludzi. Na przykład omijałem dziennikarzy, bo nie chciałem. Chociaż tam są. Jest Cezary Gmyz, wspomniany Szostkiewicz, Sakiewicz. No Gazeta Polska to jakby z założenia, chociaż moje ostatnie układy z Gazetą Polską są różne, ale piszę dalej felietony. No więc starałem się pokazać pewno Krzysztof Ziemiec, wspominam Rafała Ziemkiewicza przy Gazecie Polskiej, Gargas. Także jest ta cała grupa osób. Niemniej jednak uważałem, że nie będę już wchodził w jakieś takie ocenianie, czy ten dziennikarz lepszy, czy gorszy. Wiele rzeczy. I jest jeszcze jedna grupa, która jest świadomie ominięta. To są bardzo liczni moi pracownicy w tej chwili fundacji. Fundacja, proszę Państwa, ma 30 domów i 400 pracowników. Poszedłem do radcy prawnego, powiedział mi, proszę księdza, ksiądz jest pracodawcą, ksiądz nie może o tych ludziach pisać, nawet dobrze, bo pracodawcy po prostu nie wypada, a nawet pracownik mógłby się poczuć w jakiś sposób dotknięty właśnie tym, że jeden jest, drugi nie. I co zrobiłem? Wspominam o niektórych pracownikach, ale w kontekście jakichś tam wydarzeń i napisałem
taki biogram pierwsi pracownicy, a więc ci, co odbywali służbę wojskową, ci pierwsi, czyli ta grupa już, no powiedziałbym, taka kombatancka. Natomiast starałem się, żeby zdjęcia, bo tam jest bardzo bogaty dział fotograficzny, gdzie jest bardzo dużo unikalnych zdjęć, podarowanych mi przez prywatne osoby bądź mojej własności, które się godziły na to, gdzie starałem się też dać takie zdjęcia swoich najbliższych 30 współpracowników, kierowników, którzy no, zaangażowani są w fundację. Myślę, że to raczej ktoś z zewnątrz, gdyby chciał pisać o fundacji, a nie ja jako prezes, no bo to wyglądałoby trochę dziwacznie. Pytanie może co kłopotliwe, a może nie. Oczywiście nie naciskam tutaj na ujawnienie konkretnych nazwisk, ale intryguje mnie, czy były jakieś osoby lub jakieś wydarzenia, o których ksiądz mógł napisać, bo się mieściły w tym kluczu, ale z jakichś powodów innych niż te, o których do tej pory mówiliśmy, ksiądz je pominął. Bo na przykład opis musiałby być zbyt drastyczny albo zbyt negatywny. Czy chociaż jedna taka osoba jest, której w tej książce nie ma? Raczej nie. To znaczy, jeżeli pisałem, nie chciałem ujawnić nazwiska, zobaczycie Państwo, że jest kilka nazwisk typu tam na przykład Mira. To jest moja koleżanka z liceum, która poszła do SB. Bardzo ciekawy przypadek, o którym ja zawsze będę mówił. Ona poszła do SB, pracowała i ona ostrzegała mnie, kiedy byłem inwigilowany. I to był jedyny zresztą znany mi przypadek, że koleżanka szkolna, kolegę, ja już byłem wtedy księdzem, informowała, że za ciebie śledzą, tak, inwigilują. Co więcej, jak mnie później pobito, to ona była jedynym, która po 90 roku zeznawała, bo wszyscy SB-cy, 42, których przez chwilę twierdzili, że oni nic nie pamiętają, w ogóle księdza Zaleskiego nie znali nigdy, że w ogóle nic nie wiedzą. Jeden nawet powiedział, że jak ktoś to zrobił, to na pewno radzieckie KGB. Tak jest w aktach zapisane. Ona była jedyną osobą, która po 90 roku zeznawała, że była w tym wydziale inwigilacji, bo tam były pewne grupy, i że miała zlecenie na inwigilowanie mnie w 84, czyli rok przed tymi wydarzeniami, co już było pewną wskazówką, że jeżeli SB kogoś inwigilowało, to znaczy, że się interesowało tą osobą. Czyli wiadomo, do czego inwigilacja. Nie ci, co śledzą, później przyleją, tylko że jednak wykonywali pewne usługi. Więc tam dałem. Druga postać, tak samo z mojej klasy, człowiek, który poszedł do WSI. Tragiczna postać, bo przeżył śmierć swojego syna, bo zostawił pistolet w domu i syn się zastrzelił przez przypadek. Znaczy dziecko, no po prostu. Ale poznał mnie w niesłychanych, ciekawych okolicznościach. Poznaliśmy się na przejściu polsko-ukraińskim. On wracał, no chyba nie ze zwiedzania Krakowa, Lwowa. I widziałem takiego człowieka, no nie widzieliśmy się 30 lat i widzę, że ktoś tak patrzy we mnie, a ja już wtedy nosiłem brodę, już się zmieniłem za 30 lat i cały czas ma wbite jakby oczy w moje oczy. No myślę, no kurczę, no jakiś rezon, może mnie chcą napaść, bo to był, przecież jechaliśmy autobusem, gdzie wszyscy handlowali, chyba poza nami dwoma. No i co się okazało? On do mnie podszedł i przypomniał się i ja byłem w szoku, że on mnie poznał. Przedstawił się i mówi, poznałem cię, bo my jesteśmy nauczeni patrzeć w oczy. I tak powiedział, my jesteśmy nauczeni patrzeć tutaj w nasadę oka. Czyli po tym rozpoznaje się człowieka, nie po twarzy, tylko w ten jakby pasemko, oboje oczu i tutaj nos. I wprost mi powiedział, że on pracował dla służb. Zresztą wiedziałem, że poszedł do szkoły oficerskiej, ale nie wiedziałem gdzie. I później zresztą opowiadał całą historię. Później zgodził się. Jak powstawała książka, z niektórymi nawiązywałem kontakt. No dał żelazny warunek, że musi być tak opis, żeby nikt nie wiedział, o kogo konkretnie chodzi. Więc tam są pewne takie kamuflaże zastosowane w tym opisie. Ale dlaczego to pokazałem? Bo też nagle w mojej klasie, chodziłem do normalnego liceum, żadne elitarne, żadne jakieś takie, trzy osoby były w SB, łącznie z naszym nauczycielem geografii, który poszedł po 2 latach szukać szczęścia do SB.
Mąż dyrektor, to już z imienia nazwiska wymienię, pułkownik nieżyjący Józef Biel, szef Wydziału 4 SB do walki z Kościołem. Oczywiście myśmy o tym nie wiedzieli. Dwoje poszło do wojska, więc z jednej klasy, takiej normalnej, typowo krakowskiej, 5 osób plus nauczyciel, plus mąż dyrektorki, a może i więcej, tylko ich nie znam, trafiło do tych służb. Niemniej my utrzymujemy ze sobą kontakty i to też jest właśnie takie bardzo trudne i ciekawe, że te podziały w 80-tych latach czy 90-tych idą w poprzek kolegów, znajomych, rodzin, przyjaciół, którzy no później są. I również nie starałem się opisywać dalej losów moich kolegów z klasy, bo tak sobie myślę, to jeszcze nie jest chyba ten czas, żeby tak napisać, chociaż mi to korciło, co się stało z naszą klasą. O nie, tak śpiewa. Ja mógłbym powiedzieć, że z mojej klasy przynajmniej już 10 osób jest za granicą. Niektórych ślad przepadł, bo w ogóle nie odpowiadają na listy. Zorganizowanie spotkania klasowego już jest niemożliwe, bo tak się ludzie rozeszli. Rozeszli się ogromnie też politycznie i to jest chyba wszędzie. Ja myślę, że w wielu waszych klasach podobny sposób to się stało. Więc tego do końca nie opisywałem. Teraz oczekuję, że pewnie, spodziewam się, że pewnie państwo będą mieli różne pytania dotyczące również książki, przynajmniej ci z państwa, którzy ją już czytali, ale jeszcze odchodząc od książki, chciałem spytać księdza o inną książkę, chyba najgłośniejszą książkę ostatnich miesięcy, czyli o resortowe dzieci. Ksiądz chyba ma największe zasługi, jeśli chodzi o odkrywanie bardzo trudnej przeszłości ludzi Kościoła. Tutaj jest próba odkrycia przeszłości ludzi mediów, pewnych powiązań rodzinnych. Ja wciąż tej książki nie skończyłem, muszę przyznać, że bardzo ciężko mi się ją czyta, ale już się zbliżam do końca. Mam o niej zdanie mocno ambiwalentne, ale no nie będę go teraz tutaj wygłaszał, bo to nie ze mną jest spotkanie. Chciałem zapytać, jak ksiądz to ocenia, bo rozumiem, że ksiądz czytał już książkę, prawda? No to znaczy, ja mogę powiedzieć szczerze, ja doszedłem do połowy tej książki i przestałem czytać. Znaczy, ta książka nie za bardzo mi się podoba. To znaczy, to jest inny model niż ja przyjąłem w Księża wobec bezpieki, gdzie też starałem się pokazywać pozytywne strony tych ludzi i no mówmy szczerze, nie szperałem, kto czyim zięciem, synem jest. No bo tu pisząc o Hermaszewskim, no nie wynika z tego nic. Tak? Chociaż on ostatnio chyba Hermaszewski mówił, że nie będzie startował w SLD, żeby zięciowi nie zrobić przykrości. Ale to już jest jego wypowiedź. Tak? On to powiedział. Ja bym się tak daleko nie posuwał, niestety to muszę powiedzieć, chociaż znam autorów, do takiego sformułowania, że jak ktoś jest przeciwko prawicy, to na pewno jest dzieckiem resortowym albo odwrotnie, jak już jest tym dzieckiem resortowym, to już musi być przeciwko prawicy. Bo jeden z tych autorów, jak państwo wiecie, był w PZPR, no muszę to powiedzieć, bo wiadomo jest troje, Józef Targalski, z którym ja, Jerzy, przepraszam, bo on używa Józef Darski jeszcze pseudonimu, z którym ja prowadzę ogromne spory ideowe o Ukrainę. Możemy to prowadzić, bo ja nie mam nic przeciwko temu, który ciągle ma jak mantrę ruski agent, ale mówi to człowiek, który sam był w PZPR i jest dzieckiem resortowym, bo jego ojciec był w PZPR. No więc to jest nie do końca dla mnie czytelne. To znaczy, dlaczego tutaj w tym wypadku ja wiem, że on nie jest w znaczeniu resortowy, że każdy mógł być PZPR i później przejrzeć na ten. Nie podoba mi się wiele rzeczy, chociaż muszę powiedzieć, że bardzo wieloma rzeczami byłem zaskoczony. Ale doszedłem do połowy i stwierdziłem, że to nie jest taka wiedza, którą ja muszę mieć potrzebną. Bo to, że niektórzy dziennikarze manipulują i że ja mam złe zdanie o wspomnianym Michniku czy Szostkiewiczu, to nie znaczy, że ja muszę się akurat koniecznie dopytywać, czy mieć taką wiedzę, z jakiej rodziny on wyszedł. Bo znam wiele przypadków ludzi, którzy wyszli z takich rodzin, a nie są takimi. Nie są takimi osobami i nie były. I myślę, że ta książka jest na swój sposób kijem w mrowisko, w to środowisko,
mediów, nazwijmy to, no, z tej drugiej strony. Natomiast chyba ja bym takiej książki nie napisał. No to mówię sam za siebie. Może ktoś inny ma ochotę pisać, niech pisze. Może uważa, że to jest ważne. No jest, no może. Niemniej sprawy rodzinne nie są dla mnie przekonywujące co do pewnych motywów działania. To są zastrzeżenia natury bardzo fundamentalnej. Ja zresztą w dużej mierze je podzielam, ponieważ uważam, że autorzy nie byli w stanie, nie wiem, czy ze względu na brak zdolności, czy brak przenikliwości, nie byli w stanie tak naprawdę pokazać mechanizmu, czy pokazali punkt wyjścia i punkt dojścia mechanizmu pomiędzy tymi dwoma punktami, już nie potrafili pokazać. Książka zresztą jest dramatycznie chaotyczna, no dlatego się moim zdaniem ją bardzo ciężko czyta, bo to jest tak naprawdę zbiór cytatów z dokumentów, tylko i wyłącznie. Tam jest bardzo mało własnej pracy intelektualnej nad opracowaniem tego materiału. No ale wiem, że w klubie spotkanie na temat resortowych dzieci było, więc nie będziemy się nad tym dłużej zatrzymać. Chyba, że państwo macie jedną pytania. Rzecz dodam, bo to akurat wymknęło się też, bo pan mnie pytał, czego ja nie pisałem. Ja na przykład w dwóch biogramach nie napisałem, chociaż to są moi dobrzy znajomi, że oni są pochodzenia żydowskiego albo zmienili nazwisko już jako ludzie dorośli. Dlaczego? Dlatego uważałem, że to nic nie wniesie, chociaż jeden z nich, trzeci z kolei, Amerykanin, tam jest Lantz, taka Montag, tak się jego nazwisko pisze, jest Amerykaninem i co jest ciekawe, że on o swoim żydostwie mówi na okrągło. To znaczy ja go znam jako studenta, że to był jednym z nielicznych obywateli amerykańskich, który był zatrzymany w czasie demonstracji 13 czerwca 1982 roku i jako szpieg amerykański wydalony z Polski przesiedział w więzieniu i ma tytuł pokrzywdzonego w IPN-ie. Bardzo piękna teczka, jako bogata. I on cały czas o tym swoim żydostwie mówi. Ale jeżeli mówi i jeszcze opowiada dowcipy antysemickie, ja mówię, Lancy, dlaczego ty te dowcipy odpowiada? Wiesz, że u nas byłbyś potraktowany jako antysemita. A on mówi, widzisz, tobie nie wolno opowiadać tych dowcipów, będziesz antysemitą, ale ja Żyd mogę opowiadać. Nie? No więc to jest takie dość kuriozalne. Ale to jest człowiek świetnie znający Polskę, mówiący perfekt po polsku. Natomiast on mówi, ale jeżeli ktoś z jakichś powodów nie chcę, no to przecież nie będę tam grzebał, jak się dziadek nazywał, jak pradziadek, jak to. To nie są rzeczy, które są moim zdaniem rzucające światło na to spojrzenie. To jest trudna sytuacja, bo rzeczywiście u nas problemy narodowościowo-wyznaniowe są jednak drażliwe. Ja to wiem, bo noszę nazwisko podwójne zgodnie z tradycją ormiańską, po matce Isakowicz. Ile razy mi próbowano dopisać, że Isakowicz to od Izaaka? No wiadomo, że od Izaaka, tylko że Ormianie używali starotestamentalnego. I żeby przejść może tutaj do dalszych pytań, to ja powiem taką anegdotkę, która jest opisana w innej książce, Moje życie nielegalne. Byłem zaproszony w czasie lustracji tutaj do Sejmu, gdzie mówiłem do posłów, senatorów i całego aparatu, jak oni tam mają, czyli asystentów o lustracji. Była zagorzała dyskusja i wprost wstał poseł Ligi Polskich Rodzin, więc to mogę powiedzieć, nieistniejące. I pyta się, proszę księdza, a od czego pochodzi nazwisko Isakowicz? Ja mówię, od Izaaka. A on mówi, no tak właśnie przypuszczałem. Co było jednoznacznym określeniem, o jakiego Izaaka chodziło. No, takich sytuacji bywało dużo. Nie wiem, czy państwo pamiętają tę dosyć znaną anegdotę o rozmowie telefonicznej ze słuchaczem Radia Kraków na początku lat 90., jak prezesem był Bronisław Wilczstein. Czy, nie wiem, czy słyszeliście państwo to, jak była to wieczorna audycja, kiedy słuchacze dzwonili i na żywo byli wpuszczani na antenę. Zadzwonił słuchacz i mówi, że no to ja teraz bym chciał powiedzieć, kto tutaj w Polsce rządzi, ale nie mogę, bo wy tego nie puścicie i tak jest na to zapis. Na co prowadzący mówi, nie no, audycja jest swobodna, można się wypowiedzieć, niech pan powie. Nie mogę tego powiedzieć, nie, bo jakbym powiedział, to zaraz by mnie znaleźli, no ale wie pan, no nie wiem, no niech pan powie, naprawdę można. On mówi, no dobrze, to powiem.
To jak się nazywa ten wasz prezes radia? No to prowadzący mówi, no bo Bronisław Wildstein. A dobrze, dobrze, a jak on się wcześniej nazywał? Akurat tu pisze o Bronisławie, to może jest druga osoba, o którym pisze, że jest Żydem z pochodzenia, bo jestem pod wrażeniem jego książki, którą przeczytałem, a znałem go wcześniej z Krakowa, to kiedy on wywiad rzeka, że nie mówił o masonach. I jeżeli mam jakieś pretensje do Bronka, co zresztą pisałem, to, że więcej o tych masonach nie powiedział, bo dużo powiedział o swoim pochodzeniu żydowskim, ale być w masonerii i później milczeć, to ja bym jednak był ciekaw. Nie wierzę, że masoneria rządzi światem, ale bym ciekaw właśnie, żeby jednak więcej powiedział, jak tam było wewnątrz. No tak. Natomiast powinien ksiądz powiedzieć temu swojemu amerykańskiemu znajomemu, że pochodzenie żydowskie wcale nie zwalnia od zarzutu antysemityzmu, bo na przykład już wielokrotnie pojawiały się takie sugestie pod adresem Dawida Wildsteina chociażby, więc no, to jest przypadek, który ilustruje, jak bardzo można być zaczadzonym. O, no tak, mamy przypadek tak, u nas tutaj na sali. No dobrze, to dosyć moich pytań. Teraz oddaję głos Państwu. Zapraszam do zadawania pytań. Będę podawał mikrofon. Można anegdotę? Proszę, to najpierw. Szpotańskiego anegdota o Sewku Blumsteinie na Ubecji. Panie Sewek, jak się pan nazywa? Blumstein, a przedtem? Blumstein. A jeszcze przedtem? Blumstein. Nie, proszę pana, to niemożliwe. Jak to niemożliwe? A Kowalski, żeście się nie nazywali? Nigdy w życiu, zawsze Blumstein. To niemożliwe, takiego głupiego Żyda nie ma. I to był dowcip Szpotańskiego. A ja na Ubecji kiedyś czekałem na takie pytanie, ponieważ ja się nazywam może od samego początku, od powstania styczniowego. I myślałem, że właśnie się dowiem, że kiedyś miałem inne nazwisko. I tak nie ma tego pytania. W końcu pytam, każdego pytacie o to, jak się nazywał przedtem, a mnie o to nie. Wiemy. A co wiecie? No zawsze orzeł. Wojciech Kwiatek, witam księdza serdecznie. Cieszę się, że możemy tutaj się spotkać. A pytanie moje jest takie zasadnicze bardzo, odnoszące się do tego fragmentu, kiedy ksiądz opowiadał o tych ludziach, którzy są i źli, i dobrzy jednocześnie. O takich ludziach jak profesor Zoll, jak Jacek Kuroń, żeby tylko te dwa przykłady tu przywołać. No ale tak naprawdę to ciężko jest znaleźć człowieka, w którym byłoby samo dobro albo samo zło. Jest Te legendarne przykłady z tym Stalinem głaszczącym dzieci po główkach i tym Hitlerem, który tam zwierzątka lubił i tak. To tylko takie mocne egzemplifikacja. Ale gdyby przyszło księdzu znaleźć się, przepraszam bardzo, tak mówię bardzo, bardzo z grubsza, w roli Pana Boga, w roli człowieka, który ma kogoś, o kimś wydać taką opinię, która w zależności od tego, czy będzie dobra, czy będzie zła, będzie miała znaczący wpływ na losy tego człowieka. To co dla księdza byłoby ważniejsze? To, że ktoś wykonywał charytatywne gesty, czy to, że na co dzień był kłamcą, kanalią, oszczercą i tak dalej, i tak dalej. Mówię, używam mocnych słów, ale chodzi o to, żebyśmy dobrze rozumieli. Każdy człowiek, nawet najgorszy, jest czasami zdolny do miłosiernych gestów, do ładnych zachowań i tak dalej. Tylko czy to wystarczy, żeby człowieka uznać za tak zwany no, prawdziwego człowieka, że trochę w nim dobra, trochę w nim zła? No mam nadzieję, że nie będę nigdy w roli takiej, jaką pan tu mi prorokuje, że raczej będę podsądnym na sądzie. W tym. Ja myślę, że Pan Bóg ma jakąś swoją logikę w tym. Są tacy, co nawet wiedzą, że piekła nie ma, ale to ponoć jest herezja. No nie chciałbym się tak wypowiadać, natomiast przez to, że pracuję od 30 lat, to mogę powiedzieć, że to jest moja praca, no powołanie powiedziałbym, że mam do czynienia z działalnością charytatywną, tu wcześniej w Warszawie, Wspólnoty Wiary Światła, tu zresztą wielu o warszawskich elementach pisze ksiądz Małkowski, pani profesor Puzynina, którą poznałem właśnie przez te wspólnoty.
No to mam trochę skrzywione podejście. To znaczy ja jednak patrzę na jego, czy on w tych najtrudniejszych sytuacjach, jak ten Samarytanin, kiedy właśnie kapłan i Lewita odeszli, a Samarytanin z obcego, wrogiego Żydom plemienia pochylił się nad tym poranionym. Więc tutaj na pewno moje spojrzenie jest skrzywione, bo ja jednak patrzę na to pochylenie się nad tym poranionym. I Stalin głaszczący dzieci czy Bierut to jest żaden przykład, bo to była propaganda. Tak? A ja tych ludzi wielu oglądałem od strony nie propagandy, że on w kamerę to robił, tylko właśnie w tym normalnym życiu. I nieraz widziałem, że możemy się różnić polityką, poglądami, no wieloma sprawami, ale jest jedna płaszczyzna. To właśnie ta pomoc drugiemu człowiekowi. Ja szczególnie tego doznałem w 80-tych latach, kiedy naprawdę to środowisko, w którym się obracałem, związane z duszpasterstwem ludzi pracy, Miszczyjowicach, który opisuje dziesiątki tych przykładów hutników, w tym też jednego z tajnych współpracowników, którzy jednak no też byli z najróżniejszych stron. No nie mówmy, że wszyscy tam byli związani z prawicą czy z kościołem. Na pewno nie. Natomiast no były te wspólne wartości. I po 90 roku według mnie taką wspólną wartością pozostało pomaganie drugiemu człowiekowi w najróżniejszy sposób. Oczywiście jest to dramat. Ja bym się tu nie kusił na żadną ocenę. Jeżeli, tak jak pan mówi, ktoś jest kłamcą, doprowadza swoimi działaniami do głupoty, do jakichś, no nie wiem, wiadomo, jakichś rzeczy negatywnych, a równocześnie no jako człowiek na normalnym środowisku, nie dlatego, że go kamera widzi, tylko dlatego, że ma takie gdzieś tam te pokłady dobroci w sobie. Ja często polityków odbieram tak, że tak jak ksiądz Tischner, tu zresztą jest też biogram Tischnera, też moim zdaniem kontrowersyjna postać. No on mówił tak, człowiek ma 7 masek, ale dopiero postawiony pod mur ściąga tą 7 maskę i dopiero pokazuje prawdziwą twarz. I często ci ludzie no mają te maski dla polityki taką, dla najbliższych taką, dla żony taką. Nieraz te sytuacje graniczne właśnie, ten podstawienie pod mur pokazuje tą prawdziwą sytuację. Kiedy takie sytuacje następują? Kiedy ten człowiek przeżywa tragedię? Kiedy się zetknie z tą tragedią? Kiedy na przykład właśnie stan wojenny wyzwolił wiele takich postaw? No dzisiaj jest prawdą, jest, że łatwiej mi się porozumieć z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, bo dla nich białe jest białe, czarne to czarne. Lubię cię, to cię lubię, nie lubię, to cię nie lubię. A tak zwany normalny, no to kluczy we wszystkie możliwe strony, żeby to coś nie powiedzieć prawdy do końca. No, jest to bardzo trudna ocena, niemniej myślę, że jest takie prawo, żeby jednak o osobach nawet najgorszych pokazywać te pozytywne cechy, jakie w nich są. I odwrotnie, nawet jeżeli kogoś szanuję i doceniam jego działalność, to jednak jeżeli w jakiejś dziedzinie według mnie, jako tego szarego obywatela, wyborcy postępuje źle, no to mam prawo to powiedzieć. No i tyle. Wydaje mi się, że to jest jedna z dobrych cech tej książki, korzyści, które płyną z jej przeczytania. To znaczy właśnie to, że widzimy, że no trudno jest wskazać absolutną jednoznaczność w przypadku wielu tych osób. Ci, których byśmy się spodziewali, w przypadku których byśmy się spodziewali opisu mocno negatywnego, nagle się okazują mieć jednak pewne cechy, które ich uczłowieczają. No i odwrotnie, ta krytyka skierowana czasem pod adresem ludzi, o których byśmy się spodziewali, że ksiądz będzie pisał w samych superlatywach. No bo chyba taka jest rzeczywistość, takie jest życie i tacy są ludzie. Sztuczne postaci, jednoznacznie w 100% dobre albo złe, się oczywiście zdarzają w rzeczywistości, ja w to wierzę i są takie, ale znacznie częściej jednak się zdarzają w filmach czy w książkach niż w rzeczywistości. Przynajmniej taka jest moja opinia. Oddaję głos. Proszę bardzo. Najpierw pan. Dobry wieczór księdzu. Szczęść Boże, Wojciech Stańczak.
Ja mam takie dwa pytania. Jedno o kardynała Dziwisza. Tu sobie przejrzałem książkę i znalazłem taki rozdziałik. To ksiądz bardzo łagodnie pisze. A chciałem zapytać tak, jak się teraz układają kontakty z kardynałem Dziwiszem? Dlatego, że chcę księdzu na pociechę powiedzieć, że nie tylko księdza kardynał Dziwisz ocenzurował, ale również Ewangelię po góralsku. Nie wolno było czytać Ewangelii po góralsku. I tam jednym z powodów było to, że po góralsku żona to, jak Pan Bóg przykazał, baba. Prawda? I tam było Józef i jego baba Maryja i to było niedopuszczalne. Nie wiem, dlaczego ksiądz kardynał... No, dobrze, to znaczy dochodzimy... Dobrze, ja zaraz drugie pytanie zadam. Dobra, dochodzimy do działu pod tytułem księża biskupi. Tak? Bo tutaj jest nie tylko kardynał Dziwisz, jest świętej pamięci Glemb, no, obecny kardynał Nycz i cała galeria, nieżyjący Życiński. No jest to, powiem ja, dlaczego to jest też dla mnie trudne. Nie dlatego, żebym ja się czegokolwiek obawiał, bo swoje już w lustracji przeszedłem i myślę, że już nic gorszego. Tylko jest trudno też pisać o osobach, które są bardzo mało znane od strony rzeczywiście, jak on wygląda. No bo jednak biskup jest na tym piedestale. A w kościele ta hierarchia i zwłaszcza polskim kościele, czego moim zdaniem nie ma w Ameryce Południowej czy na Ukrainie, jest nieprawdopodobnie feudalna. I tu jest moja książka inna, Ludzie, nie chodzi mi tylko o prawdę, to jest wywiad, Tomek Terlikowski ze mną to przeprowadził. Ja tam dotknąłem jeszcze gorszego tabu, jak mi później powiedziano, nie tyle lustracji, co feudalności Kościoła Polskiego, gdzie to jest wszystko odgórnie, nieraz widzi mi się danego hierarchy i idzie to w dół. To znaczy później księża traktują też świeckich w ten sposób. I co było bardzo trudne, 2 lata temu po tej książce, nie wiem czy Państwo pamiętacie, przecież to prawicowi dziennikarze pracujący wówczas w Rzeczpospolitej przeprowadzili wściekły atak na tą książkę, że ja zniekształcam obraz Kościoła Polskiego. Pani Ewa Czaczkowska, jeżeli sobie pozwolę wspomnieć, ksiądz Jerzy Prusak z Tygodnika Powszechnego, Jacek Prusak czy Grzegorz Górny. Przecież oni byli gotowi Tomka i mnie rozszarpać, że jak śmieliśmy takie rzeczy opisać. Tam zresztą poszło de facto 2 strony o homolobby. Dzisiaj papież Franciszek mówi wprost o homolobby, więc tak trochę czekam, że ci, którzy krzyczeli wtedy, że nie ma tego homolobby w Watykanie, to chyba powinni jednak zabrać głos, czy jest, czy nie. Feudalność istnieje, natomiast postawa Franciszka, przecież nikt nie przewidział, że będzie papież Franciszek, pokazuje, że można inaczej te akcenty postawić. To nie znaczy, że się rozwala Kościół, tak? Tak jak to niektórzy imputują Franciszkowi. Tylko, że on gdzie indziej te akcenty stawia. Więc kontakt z drugim człowiekiem, działalność charytatywna, miłość, miłosierdzie, ale dogmatów nie zmienia, no nie odwołuje biskupów. I kiedy wyszła ta książka, tutaj są jeszcze egzemplarze, jeżeli Państwo chcielibyście nabyć. Tak, mocna rzecz. Tak, kolega tutaj ze mną wtedy właśnie w Roninie. No nie, że powiem, żebyśmy się spieli, ale nie było takiej sympatycznej atmosfery jak w tej chwili przy tej książce. No muszę przyznać kardynałowi Dziwiszowi jedną sprawę i to w tej książce pisze, że on zmienił metodę. Popełnił według mnie masę błędów. Ja już nie chcę mówić o tych notatkach papieskich, no bo to bym musiał dopisać tutaj do tej książki pewne rzeczy. Zresztą możemy na ten temat dzisiaj rozmawiać. I co zrobił? 2-krotnie mnie kneblował poprzedni. Prawie grozili mi suspensą, aresztami, tym, że oskarżeniem i tak dalej. No, ten czoł kilkakrotnie przeze mnie przejechał. Kiedy wyszła kolejna książka, którym bardzo krytykuje kardynała Dziwisza, nie tylko jego zresztą, to znaczy chodzi mi tylko o prawdę, on wtedy zmienił front, to znaczy postanowił, moim zdaniem, reanimować Radę Kapłańską, która zawsze istniała, taki quasi samorząd, który de facto się wieloma sprawami nie zajmował, to było raczej składanie życzeń biskupowi z okazji urodzin i imienin, żeby ci księża wybrani przez innych mogli z tą książką się zapoznać, zaprosił mnie na tą Radę Kapłańską i mogliśmy rozmawiać. To był pierwszy taki przypadek. I co było ciekawe, że w pewnym momencie ja z tego podsądnego stałem się osobą, która stała się kibicem
wymiany zdań między młodymi księżmi a biskupami, pięciu ich tam było, bo okazało się, że jest taka szalona różnica, że tu to aż trzeszczy tam. W pewnym momencie to sobie myślę, no to ja może wyjdę, bo już nawet nie chcę być świadkiem tych sporów. Zresztą później mnie wyproszono rzeczywiście, żebym już nie był tym świadkiem tych sporów. Ale co było później? Później kardynał sam do mnie zadzwonił i powiedział, że dobrze, że przyszedłem, mimo że byłem tuż po operacji, bo mówi wreszcie przynajmniej wrzut pękł. I ja sobie tak myślę, gdyby inni księża biskupi wcześniej przy lustracji tak rozwiązywali problemy, przy teraz zarzutach o pedofilię i wielu innych, to by nie było problemu. Bo w czym tkwi dramat Kościoła? Że on próbuje odgórnie to zdusić, stłamsić, zakazać. Mondel ma zakaz mówienia, Lemański ma zakaz mówienia, Boniecki. Ja wcale za nimi nie płaczę. Niech tego. Tylko wrzucenie dziesiątków zakazów powoduje, że no, to się dusi i wystrzeli przy innej okazji, w inny sposób. No więc tutaj muszę na plus. Natomiast już dotknąłem sprawy notatek. No załamał mnie kardynał. No jak można notatki, które jest napisane, spalić, wydawać w komercyjnym wydawnictwie, bo znak jest absolutną komercją od A do Z. Znak wydał, oprócz mojej książki, wielu innych, które na pewno są dobre, wydał też książkę Grossa, gdzie atakowana jest postać świętobliwa, kardynał Adam Sapieha, książę niezłomny z czasów wojny, gdzie mu się zarzuca antysemityzm, to jest absolutnie nieprawdą. I to samo wydawnictwo robi po prostu potworną kasę na prywatnych notatkach papieża, które miały być sprzedane. I ponoć ma być to sprzedawane... Proszę? Spalone, przepraszam. No dobrze, państwo mnie poproszę, bo ktoś nagrywa, to powie, że jeszcze mieli sprzedać. No, jako pierwsza strona na Onecie, ksiądz Zalewski mówi, że miał sprzedać na tym. Miały być spalone. Ja byłem przy wykonywaniu wielu testamentów ludzi świeckich, które przekazywały na przykład na fundację naszą, księży, pewne dary. Zawsze się... literalnie do końca, co on sobie życzy, co nie. Kościół jest też jakby, no właśnie często dostaje testamenty, tak? Ludzie zaufają Kościołowi, że tego. No a tu nagle takie jawne złamanie. No to jest tak, aż mnie to, przepraszam, no trochę nie chcę tego mocno powiedzieć, no kto jest mądrzejszy był wtedy, jak papież powiedział, że spali, to spali, no w końcu papież rządzi Kościołem, nie? No i niestety z tego, co wiem, to jest absolutny ruch samobójczy ze strony kardynała Dziwisza, że dopuścił do tak ewidentnego złamania woli papieskiej i to nic nie tłumaczy, bo co innego jakby powiedział, nie spalę, ale oddaję papieżowi, bo przecież papież był biskupem Rzymu. I następny biskup Rzymu ma prawo decydować. Gdyby Franciszek to zadecydował, a no to już troszeczkę jest inna sprawa. Natomiast tu, no moim zdaniem, nie powinny się w ten sposób notatki. Tu muszę powiedzieć, jak czytałem opinie, to nawet moi antagoniści, których tu pisuję krytycznie, jak Józefa Henelowa czy Szostkiewicz, też jednak podzielają to zdanie, że nie powinno się to ukazać jako wydanie komercyjne. Ponoć nawet Biedronka to ma sprzedawać. No to są, no tak, to będzie sprzedawała Biedronka, bo mają supermarkety to przejąć. No ale to też jest pytanie, dlaczego wielu ludzi innych, którzy widzi ewidentną, no jakby przynajmniej najdelikatniej mówiąc, kontrowersyjność, nie zabiera głosu. No chowa głowę w piasek, tak jak przecież to... Nie jest tak, że jeden kardynał jako były sekretarz ma decydować o tego typu sprawach. To ja chciałem tylko dopytać błyskawicznie, czy księdza udział w tej Radzie Kapłańskiej ma jakiś dalszy ciąg i czy ksiądz ma jakiś wpływ na to, co się dzieje w Kościele? No wiem, że paru moich kolegów tak przegrało zakłady i to znaczne, bo stawiali na to, że mi głowę utną. Nie, ja jestem proboszczem parafii ormiańsko-katolickiej, akurat podlegam kardynałowi Nyczowi, o którym też tam zresztą w niektórych sprawach się absolutnie nie zgadzam, bo z prawem księdza Małkowskiego czy
krakowskiego przedmieścia. To zresztą napisałem, chociaż doceniam jego pozytywy w innych sprawach. Natomiast nie ma żadnych, nie było i nic nie wskazuje, żeby władza kościelna po raz trzeci mogła pójść w kierunku nakazu milczenia, chociaż wiem, że takim wrzodem to są jednak moje felietony do Gazety Polskiej. To, że tak powiem, niektórych boli bardzo. No. Proszę księdza, ja tylko takie krótkie wyrazy solidarności chciałem księdzu złożyć. Mianowicie z tym, co ksiądz mówił o tym miłosiernym Samarytaninie. Otóż też miałem taki przypadek, ale to dosłownie 3 minuty. Mianowicie w polskim radio pracowała moja teściowa córka, zresztą Józefa Stemlera, jednego z 16, od 1956 roku. Jej szefową była pani Lipińska. Pani redaktor Lipińska, ta sama pani, o której właśnie tam mówiono, że kiedy Stalin umarł, to biegała po korytarzach, mówiła: wielki człowiek umarł, ja bym wolała, że mój Jasio umarł. Dosłownie. No i teściowa w stanie wojennym poszła po jakąś pomoc do KIK-u i tam zabierali mojego syna starszego na obozy i tak dalej. I nawet chciała wstąpić do KIK-u i nagle nadziała się na panią Lipińską, która rezydowała, w tył zwrot i wyszła. Pani Radziwiłł za nią, aż ludzie się zmieniają. A ja wymiękłem. Dlatego, że ja mam właśnie dziecko upośledzone, ofiarę stanu wojennego, i chodziłem z nim po łazienkach i nagle patrzę, stara pani Lipińska siedzi z córką właśnie Adama, czyli z córką Lipińskiego, późniejszego posła, który zostawił żonę, zostawił tę córkę upośledzoną. Prawda? I wtedy wymiękłem. I jeszcze pamiętam, jak chowaliśmy Józka Szaniawskiego w archikatedrze świętego Jana. To Lipiński próbował przemówić, go zaklaskiwał. Ja byłem zbrzydzony tym. On tylko chciał przeczytać, że Józek Szaniawski dostał Polonia Restituta pośmiertnie. Prawda? I dziękuję. Lityński. Przepraszam, bo współpracuję z Lipińskim. Przepraszam, przeproszę pana posła. Lityński, tak. Zostawił dawno. Proszę. Zaraz tu jeszcze pan, potem. Czy korzystając z obecności księdza na temat Ukrainy, można jedno pytanie? Tak, oczywiście, bo tu jeszcze ogromny klucz kolejny to jest Kresy Wschodnie. Tak jak patrzę na wielu ludzi znanych i nieznanych, ale pozwólcie mi, muszę dokończyć, bo się zgubię już w tym wątku. No niech pan się powie. Znaczy, no. Mam do problemu ukraińskiego takie mieszane uczucie. Z jednej strony podchodząc do tego w sposób chłodny i z takim, tak jak zalecają nasi politycy, żeby emocje odsunąć na bok i to, co oni mówią, że lepiej mieć Ukrainę banderowską, w cudzysłowie, niż Ukrainę prorosyjską, to wydaje mi się, że po pierwsze nie ma to większego sensu, bo nie widzę specjalnej różnicy nawet, bo jeżeli rakiety Iskander mamy w Kaliningradzie, a po drugie to nie ma żadnych symptomów takich, że ci sami politycy mają jakiś ciąg dalszy na scenariusz, powiedzmy, A, Ukrainy banderowskiej, scenariusz B, Ukrainy prosowieckiej. Ja wiem, że to jest wiedza dla maluczkich niedostępna, ale przynajmniej jakieś odpryski takiego działania czy takich scenariuszy powinny mieć miejsce. I chciałbym spytać, po pierwsze, czy ksiądz mógłby w jaki sposób zasugerować sposób postępowania w jednym i w drugim przypadku, a także to, jaki jest udział cerkwi unickiej w tych wydarzeniach, które się tam dokonują. Tak, proszę państwa, no to jest kolejny klucz mojej książki, gdzie ja piszę o Kresach Wschodnich, o kresowianach, miłośników Kresów i ludzi, którzy walczą o prawdę o ludobójstwie, bo jedną z najbardziej zakłamanych, przemilczanych spraw III RP jest ludobójstwo dokonane przez banderowców na ludności, obywatelach Polski II RP, nie tylko Polakach, ale Żydach, Ormianach, Czechach i także sprawiedliwych Ukraińcach. Niestety u nas pokutuje skostniała, zmurszała teoria Jerzego Giedroycia, która sprowadza się de facto do tego, że należy zapomnieć o wielu sprawach, także o Polakach mieszkających obecnie na Kresach Wschodnich, a to wbrew pozorom wcale nie jest mała grupa,
przymknąć oko na wybryki nacjonalistów, zresztą dotyczy to również Litwy, bo oni są przeciwko Rosji. Czyli to jest taka zasada, wróg mego wroga jest moim przyjacielem. Głównym kluczem jesteś przeciwko Putinowi, jesteś bandytą, złodziejem, banderowcem, ale jesteś moim przyjacielem. I przede wszystkim uważam, że ta teoria, zresztą już wielu pisze historyków i publicystów, była dobra dla XIX wieku, bo tak zwane państwa buforowe, które traktuje się Ukraina, Białoruś, Litwa, ja nie wiem, czy im jest tak dobrze być państwem buforowym, czy oni w ogóle chcą być jakimkolwiek buforem, na przykład 50-milionowa Ukraina dla Polski, to było dobre, jak były konne armie Budionnego, jak na piechotę sobie szli żołnierze, czy czołgami jechali, to takie bufory były potrzebne. Tu pan wspomniał, my graniczymy z Rosją, czy chcemy, czy nie chcemy, a rakiety latają tak samo dobrze z Królewca, jak i spod Moskwy czy Charkowa. Oni nie muszą wejść pod Przemyśl. Więc to jest jakaś taka skrajnie negatywna teoria. Ja mam złe zdanie o Giedroyciu, nie chcę mówić już o nim jako postaci, odmówił Orła Białego. Nie identyfikował się z polskością, nie miał pogrzebu chyba katolickiego, a wszyscy politycy, od Michnika, no przykro mi mówić po braci Kaczyński, Giedroyć powiedział, Giedroyć napisał, Giedroyć nam kazał, no na miłość boską, dokąd można w nieskończoność wałkować jedną teorię. Dzisiaj powiedzenie lepsza Ukraina banderowska od sowieckiej, to jest tak powiedzieć, że lepszy jest jeden złodziej od drugiego złodzieja, bo ten ukrał trochę więcej, a trochę mniej. Ani Ukraina sowiecka nie jest dobra dla Polski, ani banderowska. No na miłość boską, jeżeli ktoś się odwołuje do ideologii Dmytro Doncowa, Romana Szuchewycza, Kata UPA, Kata Wołynia, dowódcy UPA, czy Cepana Bandery, to on się odwołuje nie do jakichś szlachetnych cech tych ludzi, tylko do rżnięcia, do mordowania. W pierwszej kolejności kto będzie ponosił konsekwencje? Polacy tam mieszkający. Siostra mojej matki tam mieszka, mieszka kilku moich krewnych i oni mówią tak, w skrócie to powiem. Ja dzwonię, czy przez Skype'a z nimi rozmawiam. Oni mówią tak, słuchajcie, no przecież ci Polacy przyjeżdżają jakby byli dziećmi we mgle. Przyjeżdża polityk z Warszawy, wyjdzie na trybunę, krzyknie sława UPA, sława Ukrainie. Jaki jest odzew tych ludzi? Sława herojom, ale jakim herojom? Z UPA i SS Galicjan. Czy polityk izraelski by wyszedł na trybunę i tak se krzyknął? Ale mówi moja ciocia tak. Słuchaj, oni przyjeżdżają wygodnym samolotem, pokrzyczą samolot z powrotem do Warszawy. To nie ma żadnego wsparcia. Dzisiaj losy Ukrainy muszą się zadecydować na samej Ukrainie. Druga sprawa, wpływ na to ma nie polityk partii opozycyjnej w Warszawie, choćby se krzyczał jak najgłośniej, ale niestety no, Berlin, Paryż, Moskwa. Jeżeli się w tym, no ja nie jestem politologiem, ale jeżeli ci się nie dogadają, druga sprawa, co słyszę od tych ludzi. Ci politycy z Warszawy, przepraszam, że mówię z Warszawy, może i z Krakowa też tam, i z Gdańska są, nie wiem, czy z Wrocławia, z Chetyna, czy Buzek jak ze Śląska, więc broń Boże, nie chcę tu żadnych antagonizmów krakowsko-warszawskich. Ale powiedzmy, przyjeżdżają z Polski, czy oni nie pójdą do Polaków? Nie spotkają się ze stowarzyszeniami polskimi, nie pójdą do polskich księży, nie zapytają się tak na dobrą sprawę, o co chodzi. Tylko po prostu mają kamery i myślę, to jest parcie na szkło, jest kampania wyborcza. De facto wiele wypowiedzi, to pisze w Gazecie Polskiej ostatnio, celnie uświęca środków, jest generalnie dla polskiego wyborcy. Ja jestem bohater, ja tam krzyczę, ja tam pomacham flagą. Niektórzy mówią, że to jest druga Solidarność. Ktoś tam napisał, że to jest powstanie warszawskie. Oczywiście papier wszystko przyjmie. Nie może tak być. Dzisiaj jest to absolutnie nieprzewidywalne. Mówienie, że jest jakieś tam dowództwo na Ukrainie, nie ma. To jest grupka ludzi zebrana przeciwko Janukowyczowi. A ja 10 lat temu byłem na Ukrainie, na Majdanie. Akurat pojechałem wtedy. Przez przypadek zresztą byłem na tym Majdanie i na tym Majdanie była pomarańczowa rewolucja. Akurat byłem w chwili, gdy ogłoszono zwycięstwo Wiktora Juszczenki. Rzeczywiście też 10 lat temu myślałem, że to jest wielka rzecz.
Co się okazało? Pierwsza rzecz, po roku skoczyli se ludzie do gardeł. Przecież Wiktor Juszczenko był największym wrogiem Julii Tymoszenko, premiera. Na kim się oparł Wiktor Juszczenko? Był hołubiony przecież przez świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Razem doktorat przyjęli honoris causa. Na nacjonalistach w 2007 roku ogłoszenie bohaterem Ukrainy Romana Szuchewycza, bandyty i mordercy Wołynia. 2010 Stepana Bandery. Ogłoszenie w 2007 roku 65. rocznica UPA jako bohateru. Przecież ten człowiek wyrządził naprawdę bardzo dużo krzywdy. Wiktor Juszczenko. A on tu był noszony na salonach. Tygodnik Wprost mu dał tytuł Człowiek Roku. KUL, Katolicki Uniwersytet. Kiedy on takie bzdury robił. Doktorat honoris causa. Lubelski doktorat honoris causa. Kogo odrzucił, kto odrzucił Wiktora Juszczenkę? Jego własny naród. On w następnych wyborach dostał 6%. Nawet własni Ukraińcy widzieli w tym człowieku oszusta. A tu się robiło z niego bohatera. Jeżeli chodzi o Janukowycza, proszę państwa, powiedzmy szczerze, on został wybrany w legalnych wyborach. Nie głosowali na niego Chińczycy czy Marsjanie. Głosowali Ukraińcy. W myśl zasady widziały gały, co brały. Jeżeli uważają, że się sprzeniewierzył, rzeczywiście jest tragicznym politykiem, korupcja, strzelanie do ludzi, dyskwalifikuje tego człowieka. Ale niech się odbędzie to na zasadach demokratycznych. Protesty, ale bez użycia przemocy. A dzisiaj niestety na Majdanie, obok wielu uczciwych, szlachetnych ludzi, dochodzą do głosy nacjonaliści. Czerwono-czarne flagi, portret Bandery. Zobaczcie, co oni noszą na mundurach. Przecież to są paramilitarne organizacje odwołujące się do UPA. I dzisiaj mówię tak, polscy politycy nie mają czego szukać na Majdanie. Oni powinni w Europie apelować do Brukseli, do struktur, do polskiego rządu. Coś trzeba zrobić, ale jeżeli Ukraińcy, mój scenariusz pozytywny, żeby nie przedłużać, jest taki, niech wreszcie po raz kolejny odbędą się wybory. Niech Ukraińcy sami wybiorą. Jeżeli wybiorą Janukowycza, bo wcale on nie jest tak, że wszyscy są przeciwko niemu. To nie wierzcie tej propagandzie, że cała Ukraina jest przeciwko Janukowyczowi. Część jest za nim. Niech Ukraińcy sami wybiorą. Oni mają głosować, ale kartką wyborczą, tak jak jest w cywilizacji, a nie butelkami z płonącą benzyną. Następna sprawa. Scenariusz negatywny. Niestety muszę być Kasandrą. Negatywny jest rozpad Ukrainy. I jest tylko pytanie, czy to rozejdzie się tak jak Czechosłowacja w sposób aksamitny na dwie części, czy jak Jugosławia na kilka części w sposób krwawy. Według mnie jest to zły scenariusz. Ja bym wolał, żeby kartką wyborczą zadecydowali, kogo oni chcą. Ale popatrzcie na tych liderów. Przecież tam jest człowiek skrajnie negatywny. Ołecht Jachnybok. Ja czytałem i słyszałem, co Ołecht Jachnybok mówił przez ostatnie 15 lat. Bij Żyda, rżnij Lacha. I co ten człowiek się stanie kimś innym? Przecież on wszedł do parlamentu na tych emocjach banderowskich, nacjonalistycznych. I co, on będzie demokratą, chrześcijańskim demokratą? On będzie takim, jaki jest. Trochę przymknie buzię na pewien czas, no bo wiadomo. I czy on będzie uznawał Kliczkę? Przecież będą wybory. Będzie już 4 kandydatów na prezydenta. Kliczko, Bokser. No, jak ktoś uważa, że Bokser ma kwalifikacje być prezydentem, jest jego sprawa. No ja w Polsce nie chciałbym. Nie lubię obecnego prezydenta i premiera, ale żeby miał go zastąpić pan Gołota czy pan ten Szpilka, tak? No i chyba kogoś innego się jednak szuka. No ale jeżeli Ukraińcy zadecydują, to niech znowu widziały gały, co brały. Więc jest Kliczko, jest Jaceniuk, który według mnie wydaje się najrozsądniejszy. Nie wiem, ale przynajmniej tak jak czytałem i słyszałem, co on mówi na tym. Wiesz, już mamy 3. Wyjdzie Tymoszenko z więzienia. Mamy 4, tak? I czy ci ludzie według mnie skoczą sobie do gardeł, tak jak skoczył sobie Wiktor Juszczenko z Tymoszenko? I dzisiaj opowiadanie się po poszczególnych partii, my jesteśmy za tymi, za tamtymi, jest błędem, bo to
Nie da się tak prowadzić polityki, że się jedzie. Jeszcze tak podsumuję. Ja nie jestem przeciw za tym rządem. Nie głosowałem na Komorowskiego, na Tuska, ale nie wpadłbym na pomysł, że można obalić ten rząd za pomocą butelek z benzyną. Bo na tym polega demokracja, że trzeba wygrać wybory. Popatrzcie państwo, połowa Polaków nie idzie na wybory. Czyli to są błędy wszystkich polityków, którzy nie potrafią zachęcić tych ludzi, żeby poszli na te wybory. Idą te żelazne elektoraty. I teraz wyobraźcie sobie taki scenariusz. Wygrywa Jarosław Kaczyński, tak? Tworzy rząd. I Tusk powie, czy tam, no ja, my zrobimy Majdan. Bo przecież to jest prawie pewne, że nie zaakceptują Jarosława Kaczyńskiego. I może się stać, że w Warszawie będą płonące opony, będą przyjeżdżali działacze jacyś tam gejowscy czy inni z Niemiec, wchodzili na te barykady, krzyczyli do ataku, do szturmu i tak dalej. No przecież jeżeli raz uznamy, że za pomocą butelek z benzyną się rozwiązuje problemy demokratyczne, to możemy doprowadzić do totalnej anarchii. I ostatnia sprawa, to oczywiście jest głównym powodem mojej niezgody z wieloma portalami prawicowymi i innymi, to jest uznanie, że przymknąć oko na roszczenia terytorialne. Wypowiedź tych kolejnych liderów nie jest przypadkowa. To oni tak naprawdę myślą i tymi kategoriami się posuwają. A dzisiaj jakakolwiek zmiana granic polsko-ukraińskiej, węgierskiej, bo Węgrzy też się upominają, Ruś Zakarpacką, Rumunii, to jest otwarcie puszki Pandory. Dzisiaj moglibyśmy dojść do szaleństwa, gdyby jednoznacznie nie powiedziano, że ktokolwiek mówi o zmianie granic, na przykład Lwów do Polski, Przemyśl do Ukrainy, czy w innej jeszcze wersji, jest szaleńcem, który doprowadzi do wybuchu wojny. Ja powiem, że czytam portal W Polityce, to jest bracia Karnowscy, którzy pozwolili sobie dać taki sondaż, czy jesteś za bezwzględnym poparciem Majdanu, czy tak jak ksiądz Zaleski, wymieniony z imienia, nazwiska, jako ten czarny lud, jesteś przeciwko temu ze względu na elementy antypolskie. I ten na tym portalu prawicowym, no nie ma co ukrywać, czytają głównie ludzie prawicowi. 50% jest za, czyli za bezwzględnym poparcie. 40% jest po mojej stronie, a więcej niż chyba 10%, bo tam, ja mówię tak, dzisiaj nie patrzyłem radą, jak to jest, i nie wie, co ma zrobić. Moim zdaniem to już jest bardzo duży sygnał, że strona prawicowa nie jest zgodna dzisiaj w sprawie poparcia na Ukrainie. Bardzo się cieszę, mogę powiedzieć jako szary obywatel, że zostałem postawiony jak Dawid z Goliatem, żeby się bić z tym Goliatem, czyli z poglądem, że trzeba bezwzględnie poprzeć tą rewolucję. Widziałem 10 lat temu tą rewolucję na Majdanie. Wiem, do czego ona doprowadziła i dlatego tego mówię sceptycznie, a Ukraińcom życzę, żeby oni sami zadecydowali bez ingerencji zewnętrznej. Ja już nie mówię o gospodarce. Słuchajcie, tam gospodarka leży na czterech łopatkach. Kto to Ukrainę będzie dopłacał? Kto da tę nieprawdopodobną ilość pieniędzy, żeby oni tam mogli się prowadzić? Oni muszą znaleźć rozwiązanie na to. No, tak, przepraszam, no ale Ukrainę wyczerpałem, także już nie będę wracał. Jeśli można, to... Waldemar Rzyszkiewicz. Jeśli można, chciałbym wrócić do personalnika subiektywnego. Wiem, temat ukraiński jest bardzo ciekawy, ale ani go nie wyczerpiemy pewnie dzisiaj, a poza tym trochę inny był powód. Niestety nie do książki samej, której nie miałem okazji przeczytać, dziś ją pewnie zacznę czytać, natomiast do pewnej wypowiedzi księdza prezesa o tym w kontekście lustracji. Wspomniał dzisiaj ksiądz, że w zasadzie w środowisku Tygodnika Powszechnego taką osobą, która ma bardzo duże negatywne zasługi, dlatego że lustracja się nie odbyła, był redaktor Krzysztof Kozłowski. Chciałem zapytać, to takie pytanie trochę w duchu Doroty Kani, które ja nie potępiam, tak, uważam, że to ważna książka jest, zresztą pisałem też o tym. Zapytam, czy taka właśnie postawa Krzysztofa Kozłowskiego, antylustracyjna, mogła być związana w ocenie księdza z
no, historią rodzinną, z historią jego bratanka, imienia nie pamiętam w tej chwili, Macieja Kozłowskiego. Maciej, tak. O którym pisze tutaj. Ta. No ja znam i Krzysztofa, znałem Krzysztofa świętej pamięci, znam Macieja. Zacznę od tego, że Maciej postąpił bardzo głupio, że się do tego nie przyznał. Znaczy to jest ten model, który przyjęło to środowisko, żeby się za wszelką cenę nie przyznawać, nawet jak złapiał za rękę, nie przyznawać. Dlatego, że on gdyby powiedział, że podpisał zobowiązanie, ale nie, na dobrą sprawę nie donosił. Ja czytałem jego akta jako TW Wiktor. No to jest taki łagodny przypadek, kręcił się w kółko. Ale został ambasadorem Polski w Izraelu. I to już jest, tak jak to wiem już bardziej z plotek krakowski, to strona izraelska przeciwko temu protestowała, bo ona się w końcu dowiedziała o tym, że mają ambasadora, który podpisał współpracę z SB i że ten ambasador, no i dla nich SB to jest KGB, no więc tutaj nie ma żadnych roszczeń. Więc zrobił źle, chociaż ja nie mam żadnych negatywnych o nim informacji. Zrobił głupotę, że jeżeli poszedł w politykę, powinien powiedzieć prawdę, tak, byłem TW, no i koniec, sprawa zamknięta. Ale jeżeli chodzi o Krzysztofa, to moim zdaniem nie tyle chodziło, bo to są bracia stryjeczni, to nie jest jego bratanek, co o niego, co o całą gamę ludzi, o których później napisał Roman Graczyk. Tu też opisuje Romana Graczyka, zresztą bardzo nawrócony dziennikarz z Tygodnika Powszechnego i Gazety Wyborczej. Gdzie przecież już wiedział o tym, choćby z Komisji Michnika i z wielu innych, że to problem lustracji dotyczy także znacznej części redaktorów, współpracowników, przyjaciół tego środowiska, które ja nazywam tygodnikowo-kikosko-znakowskie. No więc rzeczywiście, myślę, wiedza, jaką on posiadał wcześniej już, że będą to kolejne bomby, może niekoniecznie akurat o Macieja, ale może i też, no więc taką miał postawę i był rzeczywiście osobą, która doprowadziła do przyjęcia z powrotem esbeków, bo tam podaję konkretny przypadek, chodzi o miasto Konin, gdzie Komisja Wojewódzka Weryfikacyjna złożona z działaczy Solidarności zweryfikowała negatywnie 64 esbeków. Wszyscy odwołali się do Krzysztofa Kozłowskiego. Z tych 64 Krzysztof Kozłowski przyjął 56. No więc jaka weryfikacja? Między innymi Zbyszek Fijak w Krakowie po działaniach Kozłowskiego złożył rezygnację z przewodniczenia komisji weryfikacyjnej. I rzeczywiście z powrotem do struktur wolnego państwa, UOP-u i wielu innych wrócili ci esbecy. Paru najbardziej takich wataszków już, których się nie dało, no wyszli. I to jest błąd Krzysztofa Kozłowskiego i jak tutaj słyszałem mu pomnik postawiono w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, to może następny minister spraw wewnętrznych jednak ten pomnik odsunie, no bo moim zdaniem nie powinien tego pomnika mieć. Co nie zmienia faktu, że środowisko Tygodnika Powszechnego od początku do końca było przeciwko lustracji, bo moim zdaniem czuło pismo nosem, o kogo i o co może chodzić. A Graczyk to świetnie w tej książce swojej Tygodnik Powszechny ASB Cena Przetrwania opisał. Zanim jeszcze przekażę głos, to korzystając z przywileju osoby trzymającej mikrofon, muszę powiedzieć, że chociaż nie chcę teraz rozpoczynać dyskusji, ale jednak czuję się w obowiązku zaznaczyć, że się dosyć mocno z księdza poglądami na temat kwestii ukraińskiej nie zgadzam. Myślę, że tutaj dyskusja na temat racji geopolitycznych by była bardzo wskazana, bo jest dużo racji w tych argumentach, są bardzo poważne dylematy, ale wydaje mi się, że i diagnoza tego, co robią polscy politycy na Majdanie, myślę, że też w dużej mierze jest słuszna. Natomiast jednak racje geopolityczne tutaj no, wymagają spojrzenia na bardzo szeroką mapę. Ale to jest oczywiście na osobną dyskusję i tutaj przypuszczam, żebyśmy mogli 3 godziny debatować tylko nad samą kwestią ukraińską, więc oddaję mikrofon. Przepraszam. 15 minut temu chciałem powiedzieć, że kocham naszego prelegenta. Zmieniłem zdanie. Szybka zmiana. Niestety miałem okazję w życiu znać i korespondować z Giedroyciem i ośmielę się bronić jego
opinii geopolitycznych. Natomiast bardzo mnie boli, że tak inteligentny człowiek, jak kogo przed sobą w tej chwili widzę, tak straszliwą krzywdę robi polskiemu i ukraińskiemu narodowi, bez przerwy antagonizując, opisując prawdę. Oczywiście, tylko prawdę. Nie ma gorszego, bardziej szkodliwego w Polsce dziennikarza obecnie niż Isakowicz-Zalewski. No dobrze, no pan, myślę, że za 15 minut pan zmieni kolejny raz zdanie, jak już pan 15 minut temu. Ja tylko odpowiem, nie będę o tym polemizował. Jeszcze się nie spotkałem, znaczy ja odpowiem tak, prawda boli, tak, lustracja boli wielu osób. Natomiast nie można budować na kłamstwach, przemilczeniach. No dobrze, ale jeżeli nie mówi się prawdy, kim jest Ołech Tjachnybok i nie mówi się, co Ołech Tjachnybok jeszcze w tym roku, 1 stycznia, w rocznicę 105. urodzin Stepana Bandera, mówił o polskich okupantach, no to jak my możemy wierzyć, że ten Ołech Tjachnybok bez prawdy stanie po naszej stronie? Więc nie szukajmy sojuszników w Ołechu Tjachnyboku czy wielu innych. Ja mogę tylko jedną rzecz powiedzieć. Mam to szczęście czy nieszczęście pochodzić z rodziny kresowej, urodziłem się w Krakowie. Mój ojciec, który był naocznym świadkiem, tu jest książka Przemilczane ludobójstwo na Kresach, Nie zapomnij o Kresach. Polecam te książki, które są zbudowane na relacjach ludzi. Co ich boli? Rozumieją, że trzeba dojść do pojednania, ale boli ich to, że Trzecia Rzeczpospolita mówi prawdę o Katyniu, bo to jest akurat geopolityka, mówi prawdę, nawet ostatnio będzie w wirtualnej Polsce mój felieton o wymordowaniu rzezi Woli w 1944 roku. Można mówić prawdę o powstaniu, o zsyłkach na Sybir, do Kazachstanu, NKWD, SB, UB, wszystko. Jest jedno tabu. To jest mordy dokonywane bestialskie przez nacjonalistów ukraińskich na bezbronnych polskich chłopach, nie na inteligencji, na chłopach. I dzisiaj nie da się zbudować żadnych relacji polsko-ukraińskich, jeżeli tego problemu się nie rozwiąże. Co stało na przeszkodzie, żeby za czasów rządów Jerzego Buzka postawić tu pomnik ludziom w Warszawie? Co stało na przeszkodzie, żeby zebrać te kości, które nawet są na Lubelszczyźnie czy Podkarpaciu? To samo niestety robił świętej pamięci Lech Kaczyński, który nie chciał tej sprawy. Nie przyszedł na nasze uroczystości. Jarosław Kaczyński był raz, jeden. Dlaczego politycy, którzy odwołują się do prawdy, historii, sprawiedliwości, nie potrafili przez 25 lat znaleźć innego rozwiązania, jak lepiej przemilczeć? I ten wrzut będzie pękał. I choćbym ja zamilkł, albo powiedzmy mnie tu zastrzelono, jak tu zastrzelono Pierackiego, kilkadziesiąt metrów stąd, bo po drugiej stronie, tak? I proszę państwa, przecież ten wrzut z nacjonalizmem ukraińskim, to dzisiaj mamy tu 80. rocznicę zastrzelenia Pierackiego. Chyba będzie w czerwcu, tak? Co dały wszystkie kumania się, że jakoś to rozwiążemy? Taki wspaniały człowiek, Piłsudczyk, został tutaj na ulicy Foksal zastrzelony w 1934 roku. I wszystkie rzezie były również dlatego, że ciągle próbowano to w cywilizowany sposób rozwiązać. I dzisiaj mamy powtórkę z tego. My możemy tu sobie spokojnie w Warszawie czy Krakowie siedzieć, a nasi rodacy za Bugiem będą znosili wszelkie antagonizmy wynikające z tej sytuacji. Niestety, dopóki rząd polski nie zdobędzie się na powiedzenie prawdy, a było głosowanie w Sejmie, chyba wszyscy pamiętają, jak wyglądało, że Platforma spali kotem, zabrakło 10 głosów, jak 10 sprawiedliwych w Sodomie i Gomorze, żeby powiedzieć wreszcie, no było ludobójstwo, nie żadne czystki etniczne, nie żadne coś o znamionach ludobójstwa. Holokaust był. Było mordy w getcie, były. Było ludobójstwo na Bodzyniu, było. Koniec, kropka. I co się później stało? Pan prezydent
Już kończę. Pan prezydent jedzie do Łódzka i taki młody go chlas jajkiem. Śmieszny facecie jesteś, tak? Bo człowiek słaby, krętacz. No nie jest dla tych ludzi na wschodzie jakimkolwiek. Ten gest rzucenia jajkiem to było pokazanie, gdzie jest miejsce III Rzeczpospolitej świadomości Ukraińców. I póki się nie powie tej prawdy i nie postawi się w obronie Polaków tam mieszkających, one zawsze te konflikty będą, bo to nie jest takie proste przemilczeć wymordowanie prawie 200 tysięcy obywateli Polski. Ja mam taką sprawę dosyć trudną. Do mikrofonu. Tak. Nie wiem, czy będę umiał wyartykułować to, o co mi chodzi. Mianowicie dziwi mnie bardzo bierność episkopatu. Miałeś tak brak głosu Kościoła w przestrzeni publicznej w sytuacji, gdy są tak ostre, nieustanne ataki na Kościół, na związek Kościoła z Polską. Zresztą jakby kwestionuje się tę kwestię, tę sprawę. I Kościół niesłychanie, czy episkopat, niesłychanie biernie się zachowuje w tej sytuacji. To jest dla mnie sytuacja zupełnie nie do przyjęcia. Przepraszam. Ja to może w dwóch zdaniach powiem, bo już pora jest niestety bardzo późno. Ja wracam do Krakowa, więc muszę na tym. Ja tylko powiem tak, że i w wielu publikacjach, również tej piszę, że Kościołowi brak lidera po roku 2005. I to jest moja osobista diagnoza jako księdza, który jest na tym samym dole w tej tak zwanym szeregowym duchownym, że do śmierci Jana Pawła niewątpliwym liderem jedynym był Jan Paweł II, tak? I zabrakło tego lidera. Od 9 lat Kościół nie potrafił wypracować wielu rzeczy. I to dotyczyło lustracji, i teraz pedofilii, i dziesiątków innych rzeczy. Natomiast no, znajduje sobie wrogów tam, gdzie ich nie ma. No, to jest na dłuższy temat, ale myślę, że jedyną szansą jest to, żeby nastąpiły zmiany personalne w Kościele polskim, żeby Kościół polski stał się bardziej otwarty na sprawy społeczne i żeby no, pewne osoby już odeszły. No, to nie, broń Boże, ja tu nie mówię o żadnych jakichś, ale żeby już nie było, że ktoś ma 75 lat i mówi, ja jeszcze muszę być 2 lata, ja jeszcze muszę mieć 3. No, dajmy spokój temu, trzeba wprowadzić nowych ludzi. Mogę powiedzieć na plus, że ostatnie nominacje za czasów Franciszka są bardzo pozytywne. Mogę powiedzieć o 2 bardzo dobrych. To jest, akurat ich znam osobiście. Jeden nie jest w mojej książce, ale, ale mogę. Teraz został biskupem mój kolega Roman Pindel w Bielsku Białej i ktoś, kto jest w tej książce, akurat mój kolega z wojska, Józef Kupny we Wrocławiu. To są ludzie o absolutnie innej już myśleniu. I w sprawach społecznych, ilustracyjnych i wielu innych. I gdyby takie zmiany nastąpiły szybkie, że nowy przewodniczący episkopatu, niekoniecznie ktoś, kto znowu powie, że wrogowie, Żydzi, masoni nas atakują, czy teraz gender, tylko że szuka innych rozwiązań. I myślę, że Kościołowi czego trzeba życzyć rzeczywiście w Polsce, żeby szybko, bo nie nadąża za tymi zmianami. I nieraz, jak słuchałem, pisze tam o Życińskim też, no Życiński, swoje pieronek, swoje episkopat milczał. No nie można tą drogą. Trzeba mieć jasny głos, odważny, reagować od razu. A niestety Kościół jest ciągle spóźniony w stosunku do pewnych przemian. Więc tak bym odpowiedział, że liczę i mam nadzieję, mogę się o to modlić, żeby zmiany nastąpiły w kierunku również młodzi, rozumiejący inaczej świat, już żyjący w III Rzeczpospolitej, żeby oni kierowali Kościołem, a nie ciągle osoby, które ciągle mówią Jan Paweł II, postawmy pomnik, Jan Paweł II, postawmy kolejny pomnik. To już żadne jest rozwiązanie. Mariusz Marasek. Chciałbym troszkę polemicznie, ale chcę... Do mikrofonu.
Tak. Chciałem zwrócić uwagę na to, że bardzo często dzisiaj debata o Ukrainie wygląda tak, że jedni mówią głównie o mordach UPA, drudzy mówią głównie o tym, co się dzieje na Majdanie. Tymczasem no, wydaje się, że te tematy powinny być traktowane jednak łącznie, ale ja skłonny byłbym do tego, żeby trochę mniej głośno, trochę, że tak powiem, odłożyć tę debatę rozliczeniową, nie rezygnować, broń Boże. Stosunki powinno się opierać międzynarodowe na prawdzie. Natomiast myślę, że Polacy będą w lepszej sytuacji, jeżeli Ukraińcy zobaczą, że jesteśmy po ich stronie. To tutaj odwołam się do pewnych analogii historycznych. W 1948 roku niemiecki marszałek Manstein powiedział, że nowa rola Niemiec to jest pomost między państwami Europy, to jest pokój i tak dalej. Dodam, że hitlerowski, niemiecki marszałek polskiego pochodzenia. Wówczas to była rzecz zupełnie niewyobrażalna. Później, kiedy powstawała wspólnota węgla i stali, Niemcy i Francuzi potrafili jednak porozumieć się mimo tej przelanej krwi. Myślę, że to jest droga, której trzeba szukać. Tak samo to orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich. Natomiast oczywiście to wymaga dobrej woli tamtej strony, ale myślę, że nie powinniśmy zostawiać ich i nie zgadzam się z tym, że zagrożenie rosyjskie to są tylko rakiety, bo to są także dostawy ropy naftowej, to są także różnego rodzaju naciski gospodarcze, to są naciski w handlu zagranicznym, na przykład blokowanie towarów na granicy i tak dalej, więc ta sprawa jest bardziej skomplikowana. To tyle na temat właśnie ukraiński, także no absolutnie nie zgadzam się tutaj z przedmówcą, bardzo szanuję tutaj księdza i właściwie w każdej tematyce, którą ksiądz podejmuje, natomiast myślę, że tutaj trzeba by troszkę inaczej rozłożyć akcenty. Dziękuję. Dobrze, ja się nie będę ukształtował polemiki do polemiki. Ja mogę tylko powiedzieć to, że dawałem wielokrotnie przykład relacji polsko-niemieckich, jak to rozwiązać, ale dlatego, że jednak Niemcy się radykalnie odcięli od nazizmu. I to jest ta ogromna różnica między Niemcami a Ukrainą, która nie tylko, że się nie odcina od banderyzmu i nacjonalizmu, tylko jeszcze pogłębia ten nacjonalizm i banderyzm. Najlepszy przykład jest na zachodniej Ukrainie. Obalono pomniki Lenina. No dobrze. Ale kogo w to miejsce postawiono? Stepana Banderę i Romana Szuchewicza. No więc to jest zastępowanie jednej ideologii drugą ideologią, która jest niebezpieczną. I myślę, proszę Państwa, że też sobie bagatelizowano 80 lat temu Adolfa Hitlera, malarz pokojowy, a w kabaretach go wyśmiewano. I niestety no ideologia nacjonalistyczna, nazistowska ma ogromne poparcie, zwłaszcza w narodach, które przeżywają ogromne problemy. Więc Ukrainę należy popierać jako naród, natomiast no strzec się absolutnie jakichkolwiek pobłażań czy puszczania perskiego oka, jak ja to piszę, do nacjonalistów. No i Ołech Tjachnybok, jak i Juszczenko, który się skompromitował, ale tu był wprowadzany na salony warszawskie i krakowskie. No, zrobiono ten błąd już z Wiktorem Juszczenko. No to teraz mamy jeszcze raz Kliczkę wprowadzać, który nawet trzech zdań po ukraińsku nie potrafi sklecić. Mówi po niemiecku tylko i po rosyjsku. Jest Rosjaninem, więc nie wierzcie tak, że to są wszystko jakieś tam orły, sokoły. Dzisiaj jest wspólny front. Niech Janukowycz ustąpi. Tak, uważam, że Janukowycz powinien ustąpić, ale w wolnych wyborach Ukraińcy mają wybrać swoje następne władze. Jadwiga Chmielowska. Szczęść Boże. W wielu sprawach się zgadzam z księdzem, czyli radykalne powinno być i ostre, i stanowcze stanowisko Kościoła wobec rzeczywistości. Zgadzam się również absolutnie z lustracją, która potrzebna jest nam jak powietrze, a głównie dlatego, żeby biedni ludzie, którzy dali się kiedyś złamać, lub bardzo pazerni ludzie, którzy robili to dla pieniędzy, nie byli więcej szantażowani. Nie byli więcej szantażowani głównie przez służby państw obcych.
A teraz następna rzecz. Widziały gały, co brały polityków. Oj, widziały, proszę księdza, widziały po okrągłym stole również w Polsce. I wtedy, gdyby się odbył Majdan w 89 roku czy 88, nie byłoby w Polsce tego, co dzisiaj mamy. Cierpimy do dziś rozwalone państwo i chcę mówić od gospodarki, poprzez społeczne, poprzez edukację, poprzez wszystko. Polska się zwija. Druga RP się rozwijała, trzecia RP się zwija. Nie czas ku temu, żeby dokładnie o tym mówić. Majdan. Otóż Majdan to jest ruch społeczny. Ludzie, naród odpowiedział politykom dosyć, basta. My was mamy wszystkich dosyć. I tam przez pierwsze 2 miesiące na mrozie dziesiątki, setki tysięcy Ukraińców stało każdego dnia. A weekendy, czyli sobota, niedziela, to szło już milion kilkaset tysięcy. I to szło przez nie tylko Kijów, przez szereg miast i miasteczek ukraińskich. I to jest bunt po prostu społeczeństwa. Mało tego, naród ukraiński wyprzedził polityków i wyprzedził politykę. On chce po prostu odzyskać podmiotowość w państwie, że to politycy służą nam, a nie my politykom. To jest ruch za wolność, za swobodę, za godność człowieka. I teraz to jest jedna płaszczyzna Majdanu. Druga płaszczyzna to jest polityczna. Oczywiście wszyscy politycy różnych partii, różnych ugrupowań usiłują Majdan przejąć. Oni chcą, żeby ich ten Majdan wyniósł. I na szczęście Majdan na to nie idzie. Ci ludzie, którzy tam stoją, oni powołali swój komitet koordynacyjny z 12 osób, czyli każdego roku, każdego miesiąca ma być kto inny tym szefem. I owszem, politycy wszelkiej maści w każdym kraju podlizują się. Podlizują się i chcą mówić to, czego Majdan chce. Jeśli chodzi o Juszczenkę i Tymoszenkę, to niestety oni bardziej kochali siebie niż swój kraj i dlatego przegrali. I naród wie, że dla nich w tej chwili walka to jest walka, której oni mówią, że oni chcą wartości europejskich, ale wartości europejskich nie Unii Europejskiej, cywilizacji, gdzie szanowane są jednostki, gdzie szanowana jest wolność i gdzie to naród decyduje o polityce swego kraju. I następna rzecz, która na Majdanie jest, to rzeczywistość majdanowska, czyli samoorganizacja społeczeństwa, gdzie jest kuchnia, gdzie jest nawet uniwersytet. I Majdan przez pierwsze 2 miesiące śpiewał, protestował, były koncerty i była to manifestacja pokojowa. A teraz trudne sprawy. Byłam chyba jedną z nielicznych osób, która na Ukrainie mówiła o trudnych sprawach. Doprowadziłam do tego, że Instytut Pamięci Narodowej Polski zawarł porozumienie z Ukraińskim Instytutem Narodowej Pamięci. I oczywiście z jednej i z drugiej strony byli ludzie, którzy tego bardzo nie chcieli. Ale był krótki okres zakurtyki i za byłego prezesa w Kijowie, którzy bardzo chcieli na tym pracować. I ja mam pomysł jeden. Owszem, o zbrodniach, które były, o morderstwach, o rzeziach, które szły pasem
od Wołynia, poprzez Stanisławowskie. Moja rodzina też stamtąd jest i mam przekaz bezpośredni. O tym powinno się mówić i w Polsce, i na Ukrainie. I tak, żeby w szkołach uczono, że taka rzeź się nie może pojawić znowu. I o rzezi galicyjskiej, która była polskimi chłopami, że za pieniądze obcych Berlina, Moskwy, Kowna i Pragi urządzono nam rzeź. I te rzeczy możemy wyjaśniać bardzo dokładnie, ale nie teraz, kiedy ważą się losy nie tylko Ukrainy, ale Polski i Europy, czy będziemy wolnym krajem, czy nie. A Moskale robią wszystko, żeby nas kłócić. Usiłowali jednemu z kierownictwa Majdanu powiedzieć, że Majdan jest antysemicki. On mówi, jak jest antysemicki? Ja jestem Żydem. Słuchajcie, naprawdę Moskwa potrafi robić i Moskale nas już raz napuścili. Nie możemy do tego dopuścić, a historii powinniśmy uczyć i na Ukrainie, i w Polsce, ale na to jest czas, a nie w tej chwili, gdy toczy się walka. Dziękuję bardzo. Ja mam prośbę. No może Księże, mam prośbę. Tu mieliśmy przemówienie, jeżeli teraz ksiądz wejdzie w drugie, ale mam prośbę, jest dość późno. Czy możemy zrobić tak, że teraz damy wszystkim głosy, a potem ksiądz to podsumuje? Nie, to znaczy ja muszę i tak to wtedy jechać, będzie to bardzo długo trwało. Ja jestem z dwójką ludzi, którzy jutro idą do pracy. No litujcie się, no jest godzina 9:00, więc ja myślę, że na tym jednak zamkniemy. Ja mogę powiedzieć, że nam pomordowanym, rodzinom pomordowanych na Kresach od 70 lat tak się mówi. Nie teraz, nie możecie mówić o ludobójstwie. I teraz myślę, że tak, że jeżeli tak rodzinom katyńskim mówiono w PRL-u, to my jako rodziny, a myślę, że w jakiś sposób reprezentuję, jesteśmy dokładnie w tej samej sytuacji. To mówili w latach 80., 90., 2000., zarządów Juszczenki, Kuczmy i tak dalej. Nie teraz, kiedyś w przyszłości. I dzisiaj jest skutek właśnie taki, że dalsze próby poruszenia tej sprawy zawsze, za 10 lat będzie dokładnie to samo. Powiemy, że wtedy Ukraina ma jakiś przewrot gospodarczy, nie mówcie. No ale pani mi mówi, że nie wolno mówić. No, jeżeli nie wolno poruszać tych spraw dlatego, że jest Majdan. Dlaczego nie wolno? Księże, dlaczego nie wolno? Przecież ksiądz... Przepraszam proszę was. Panią. No, ksiądz próbuje zamknąć to spotkanie. No, ja chwileczkę. Ja na to nie pozwolę, to znaczy przynajmniej ja sobie oddam głos, żeby spróbować coś powiedzieć, bo jest coś w wypowiedzi księdza, co mi się bardzo nie podoba, ale niech ksiądz wreszcie jeszcze raz powie, co znaczy nie wolno, kto księdzu zabrania, czy tu w tym klubie ktoś księdzu zabrania. Nie, to była, czy ksiądz może pisać o tym w gazecie, czy ksiądz może pisać o tym w Gazecie Polskiej? Mogę powiedzieć, że od tygodnia nie piszę do Gazety Polskiej codziennie, ale chcę, żeby pan mnie pozwał. Właśnie dlatego, że doszło do takich sporów, jakich te. Było mi przykro, pomijając to, że Gazeta Polska codziennie, no w jakiś sposób też mnie wyprodziła maliny, bo do roku nie chce płacić, ciągle mówi, że zapłaci, to właśnie kiedyś tam. Teda. Ja nie robię tego dla pieniędzy, tak? Chociaż przekazywałem na Fundację Świętego Brata Alberta. Jeżeli wydawca przez rok nie płaci, a później daje do zrozumienia, że jest, nie leży mu ten temat, to po takim drobnym felietonie rewolucja, a przemoc rozpętała się wściekła personalna nagonka. Więc też tak wygląda wolność w środowiskach prawicowych. Czy ja będę pisał do Gazety Polskiej codziennie, to moim zdaniem wisi to na włosku. Bo jest jeden dramatyczny problem. To jest właśnie podejście do to, co ja nazywam teorią Giedroycia. I to wszystko, że jest takie zderzenie tych koncepcji, że można mówić tylko Kliczko bohater. A kto mówi, że jest ludobójstwo, to znaczy, że miesza mąci w tych relacjach polsko-ukraińskich za 10 lat. Dzisiaj rzeczywiście tak jest. I nie lepsza jest sytuacja rodzin pomordowanych na Kresach niż rodzin katyńskich w PRL-u, bo one tak są też tępione na każdym kroku.
No więc myślę, że zeszliśmy na tematy Majdanu, natomiast jest książka, więc jeżeli do książki są jakieś pytania czy uwagi, to odpowiem. Z wypowiedzią pani się absolutnie nie zgadzam i myślę, że będziemy świadkami, jak sobie do gardeł ci bohaterzy z Majdanu skoczą i będą walczyli o władzę, a rzucanie butelkami benzyny to nie wprowadzi ich do Europy, bo wątpię, żeby Berlin i Paryż chciał wprowadzić kraj, który rozwala w ten sposób, walczy o swoją demokrację. Ale to już się zobaczymy, za rok się spotkamy i zobaczymy, kto ma rację. No. A nikt nie ma racji. Chwileczkę. Ksiądz prosił o zamykanie tego, a ponieważ ja w imieniu klubu jednak chcę coś na ten temat powiedzieć, po pierwsze. A potem jeszcze Łukasz prosił, jako prowadzący. Ja strasznie cenię księdza za to, że ksiądz potrafi o problemie rzezi mówić tak naprawdę bardzo spokojnie i bardzo kulturalnie. I to jest szalenie ważne. Po drugie, według mnie jest tak, że nie wolno zakazywać, o tym mówić i tak naprawdę nie ma to specjalnego znaczenia w stosunkach polsko-ukraińskich. Zupełnie, a jeszcze lepiej byłoby, gdyby potrafiono rozłożyć nie akcenty, tylko płaszczyzny, na których się prowadzi politykę. Czymś innym jest polityka historyczna i tym się zajmują historycy, publicyści, rodziny pokrzywdzone, które to mają w pamięci, ludzie, którzy są ich rzecznikami, tak jak ksiądz, a czym innym zajmuje się polityka polsko-ukraińska dotycząca miejsca Ukrainy i to robią politycy. Ja nie widzę żadnego powodu, dla którego ktoś miałby księdzu i takim ludziom kneblować usta, ponieważ naprawdę praktycznie nie ma to specjalnego znaczenia. To, że na Majdanie 100 osób powie, że ci Polacy tak naprawdę nas nie popierają, bo wypominają mi coś, to nie ma takiego dużego znaczenia. Szczególnie jak ksiądz powiedział, że problem ukraiński jest problemem europejskim. Ale punkt trzeci. Ja bym księdza bardzo cenił, gdyby ksiądz był tylko rzecznikiem prawdy o relacjach polsko-ukraińskich, historycznych. Ale ksiądz jednak z tego miejsca bycia tym rzecznikiem delikatnie schodzi na pozycję polityka, bo próbuje osłabić drugą stronę. Próbuje to zrobić argumentami, które już tutaj zostało przytoczone. Nie tylko, że nie są prawdziwe w stylu, ale nie przejmujmy się tak bardzo tą Rosją, bo ona tak i tak tutaj jest, a tam ma rakiety i tak dalej. Otóż jeżeli ktoś jest rzecznikiem swojej sprawy, to nie powinien obniżać argumentów strony przeciwnej. To się da zrobić oddzielnie. Rosja jest naszym zagrożeniem, Ukraina, która wpadnie w ręce rosyjskie, jest wielkim naszym zagrożeniem, tak samo jak Ukraina, gdyby była banderowska. Ja na przykład w to, proszę księdza, nie wierzę. Ukraina jest tak podzielona, że z całą pewnością cała banderowska nie będzie. A grać... Przepraszam, znowuż, ja nie wchodzę w to, nie jestem graczem, który rozgrywa Ukrainę. Ja chcę tylko powiedzieć coś takiego. Jeżeli ktoś jest rzecznikiem prawdy historycznej, to nie musi wchodzić w polemikę z przeciwnikami, którzy uprawiają politykę europejską w sprawie Ukrainy, bo to nie ma nic do rzeczy, albo inaczej. To jeżeli tamci wprowadzają takie jungtim, ponieważ my prowadzimy politykę europejską i chcemy Ukrainę prowadzić do Europy, to księdzu i innym takim ludziom nie wolno mówić o tych rzeziach. Nie, to oni mówią coś takiego. Ale jak ja bym był po stronie księdza, to bym się nie dał i tamtą stroną bym nie polemizował w sprawach politycznych. Polemizowałbym w sprawach dotyczących historii. I tylko tyle. Niedobra, bo po pierwsze pan Przemysław zlekceważył osobę księdza. Nie chodzi mi tylko, że księdza, ale człowieka. Więc pod tym względem była niedobra. Właśnie zrobił to, o czym ja mówię, że dobrze byłoby, żeby ksiądz tego nie robił wobec nich. A to...
Pan Przemysław jest analitykiem politycznym, Waldku. Jest, ja go bardzo cenię w ogóle, ale on jest analitykiem politycznym i co więcej, on próbuje powiedzieć, jak polityka powinna być prowadzona. Wchodzi w buty polityka, co jest śmieszne czasem, jak dla dziennikarza. Nie. Tak, dobrze. Ja bowiem tak, do księdza są zawsze wymagania wyższe dotyczące jego działalności społecznej niż do zwykłego obywatela. Tak jest moje oczekiwanie do moich duchownych. Ja bym tak chciał. Dobrze. Dobrze. Dajmy, przepraszam, poczekajcie. Jeszcze Łukasz chciał powiedzieć coś. Ksiądz chce podsumować, a jak będziecie mieli szansę jeszcze coś powiedzieć, jak ksiądz wam da, to proszę bardzo. Dobrze, rzeczywiście musimy kończyć, ale ja jednak też nie mogę sobie darować paru słów. Tutaj Józek celnie moim zdaniem wyłowił to, że ksiądz, ja tę opinię podzielam, że ksiądz przy całym szacunku dla księdza dokonań wychodzi trochę z tej roli, w której ksiądz był najbardziej ceniony i sam zresztą wielokrotnie pisałem felietony przypominające o zadrażnieniach w stosunkach polsko-ukraińskich, o zbrodniach, których Ukraińcy dokonali, powołując się na księdza i księdza teksty. Natomiast argumenty, które ksiądz przytoczył wcześniej w tej dyskusji, mocno mnie dziwią, bo one moim zdaniem świadczą, proszę wybaczyć, ale jednak o pewnym, wydaje mi się, zacietrzewieniu. Na przykład argument, że z Majdanu wyniknie po raz kolejny coś dziwnego, że przywódcy się nie sprawdzą. No, możliwe. Trzeba być ślepym, analizując sytuację na Ukrainie, żeby nie widzieć tych problemów. Ale czy to cokolwiek zmienia w geopolitycznym spojrzeniu na to, jaka jest rola Ukrainy dla Polski? No tak się może stać. Oczywiście, że tak. Ja powiem więcej. Gdyby to była normalnie działająca demokracja, to by było całkowicie naturalne, że politycy wygrywają, nie dotrzymują obietnic, spotykają się potem z odesłaniem ich na drzewo przy urnach wyborczych. To jest normalne. Nikt chyba się nie łudzi, że z tego... Nikt chyba się nie łudzi, że z tego... To jest w każdym kraju. Że nikt chyba się nie łudzi, że z tej trójki, która na Majdanie sprawuje przywództwo, każdy z nich jest aniołem, który poprowadzi naród do świetlanej przyszłości, nie będzie żadnych niedociągnięć, ludzie będą w pełni usatysfakcjonowani. Nie, tylko czy to oznacza, że mamy machnąć ręką na to, co się tam dzieje? No, kompletnie nie rozumiem tej argumentacji. I druga kwestia, ksiądz mówi, że na Majdanie pojawiają się te nacjonalistyczne akcenty. No więc po pierwsze to jest tak, że jakaś część uczestników tych protestów przywołuje je bardzo świadomie, ale ogromna część uczestników tych protestów przyjmuje je tylko jako pewien symbol, nie zdając sobie sprawy, z czym one się wiążą. Co więcej, dziwi mnie, że ksiądz nie uwzględnia w tej kalkulacji długiej ręki Moskwy. No przecież gdybym ja był szefem SWR, rosyjskiego wywiadu, to pierwszą rzeczą, jaką bym zrobił w momencie, gdy się rozpoczynają protesty na Majdanie, to bym wysłał swoich agentów tam, żeby właśnie tego typu rzeczy robili, że właśnie rzucali butelkami z benzyną, żeby właśnie wznosili antysemickie teksty, teksty antypolskie. No, nie podejrzewać, że coś takiego się tam dzieje, to jest moim zdaniem jednak grzeszyć naiwnością. Ja nie mówię, że mam jakiekolwiek dowody albo że tak jest na pewno, natomiast znając praktykę działania Rosji, a nawet nie Rosji, bo każdego państwa w takiej sytuacji, byłoby zaskakujące, gdyby coś takiego się nie działo. Więc wydaje mi się, że naprawdę ta mapa geopolityczna, na której jest Rosja, Ukraina, Polska, Niemcy, Francja, dla których nawiasem mówiąc tego typu wydarzenia mogą być bardzo wygodnym pretekstem, żeby właśnie nie posuwać sprawy integracji Ukrainy, pretekstem, który Rosja im poda w sposób właśnie zakulisowy, trzeba widzieć ten całościowy obraz, ale jednocześnie mówić o tym, o czym ksiądz mówi. I tutaj ostatnia sprawa, o której chcę powiedzieć, nawiązując do tego, co powiedział Józek, też nie bardzo rozumiem, co ksiądz ma na myśli, mówiąc
nie wolno mówić, bo ja mam wrażenie, że wolno mówić, mało tego, bardzo często się o tym mówi. I mało tego, mówi się o tym bardzo często teraz przy okazji analizy sytuacji na Ukrainie. Ja sam komentując już, nie wiem, kilkunastokrotnie w ciągu tych ostatnich parę tygodni w różnych mediach protesty ukraińskie, wielokrotnie przypominałem o tym, że jest ten problem, że jest ten problem zbrodni, za które Ukraińcy się nigdy nie pokajali, nie przeprosili, że on jest istotny. Więc mogę to mówić, ale co to znaczy nie wolno? No przecież ja właśnie o tym mówiłem. Mówiłem o tym w publicznym radiu, pisałem o tym w komentarzach. Nie wolno? Wolno, oczywiście, że wolno. Dobrze, ale proszę Państwa, ale co to znaczy, oficjalnie? Ale czego pan oczekuje od Donalda Tuska i Bronisława Komorowskiego? Oni nie mówią o mnóstwie innych rzeczy również, nie tylko o tym. Więc to jest trochę niepoważne. Dobrze, ale powtarzam pytanie. Pan oczekuje, że Donald Tusk i Bronisław Komorowski o cokolwiek ważnego się upomną? O cokolwiek, nie tylko o to. Dobrze. Przepraszam bardzo, bo rzeczywiście musimy kończyć. Czy ksiądz jeszcze parę słów na koniec? To znaczy, proszę Państwa, no, ta dla mnie dyskusja jest tylko umocnieniem, że no, ten problem ukraiński jest tak zamiatany pod dywan, że dzisiaj nie można rozmawiać, bo nie zrobiono tego w 89 roku, nie zrobił tego świętej pamięci Lech Kaczyński, nie zrobił tego Jerzy Buzek, nie robi tego według mnie Jarosław Kaczyński. Dzisiaj właśnie zbieramy skutki tego, że w końcu ja, szary obywatel, przecież ja nie pełnię żadnych funkcji politycznych, nie jestem żadnym analitykiem, ja sobie jestem zwykłym szarym obywatelem, tak? I nie mam żadnych funkcji. I dzisiaj ja mam na portalu w polityce mierzyć się z Jarosławem Kaczyńskim, tak? Czyli doszło do takiego absurdu, że zwykły szary obywatel tylko dlatego, że powiedział, że się nie godzi na apoteozę Majdanu, że to jest raj na ziemi, tak moglibyśmy to usłyszeć, że tam jakieś cuda się niewiadome dzieją, tylko mówi o swoich doświadczeniach, bo był 10 lat temu na Majdanie, tak? I nagle szary obywatel ma być w rankingu mierzony, co powiedział tam jakiś polityk, tak? Co to pokazuje? Że klasa polityczna trzeciej RP tak na dobrą sprawę do dziś nie wie, co ma w sprawie Ukrainy zrobić. A to jest właśnie nasz największy sąsiad. Powinno być już dawno to wszystko przerzute, przemielone, jak to powinno być, jaka jest sprawa Polaków. Tam jest od 500 000 do 1 000 000 Polaków. I przykro to mówić, mówicie Państwo o Tusku Komorowskim, pan redaktor. A ja mam zapytanie, a czemu Lech Kaczyński, kiedyśmy go prosili, jako rodziny, żeby przyszedł. Powiedział, że przyjdzie i nie przyszedł. Tak? I wysyła Legutkę, który czyta jakieś tam bzdety, że były jakieś bolesne wydarzenia na Wołyniu. Lech Kaczyński nigdy nie powiedział jako prezydent, tak, było ludobójstwo. Ukraińska powstańcza armia. No, ale proszę mi pozwolić. I dziesiątki innych rzeczy, które powinny być powiedziane przez prezydenta. Ale proszę mi pozwolić, naprawdę, przez prezydentów wybranych w wolnych wyborach. Jerzy Buzek też o tym nic nie powiedział. Ja się już nie czepiam Millera i wiadomo innych, co nie powiedzą. I co się właśnie dzieje, że zaniechanie przez polityków tej sprawy, ucieczka od prawdy, od tego, żeśmy prosili Jarosława Kaczyńskiego, w tej książce proszę przeczytać, był jeden, jedyny raz upamiętnić ofiary Huty Pieniackiej. Nigdy nie przyszedł. To jest świadoma polityka. Nogami głosowali, że nie przyjdą. I dzisiaj rzeczywiście wybucha Majdan. I proszę się nie dziwić rodzinom pomordowanych, że dla nich hasło sława UPA, herojom sława jest tak samo jak pomordowanym gdzieś przez Niemców określenie Heil Hitler, bo tego używali banderowcy. I dzisiaj nikt nie kazał Jarosławowi Kaczyńskiemu krzyknąć hasła banderowskiego. On krzyknął świadomie. No nie jest nieświadomym politykiem, który nie wie, co robi.
Ja powiem tak. Rzeczywiście dzisiaj no moje przynajmniej rozejście się z pewnym środowiskiem polega na tym, że myślę, że już nie ma szans. To znaczy ta teoria Giedroycia, to geopolityka, mówienie Putin, Rosja. Tak, oczywiście Putin jest wrogiem Polski. Oczywiście Rosja jest wrogiem Polski. Tylko w jaki sposób my możemy wpłynąć na wydarzenia na Ukrainie, jak oni sami zadecydują, a głos decyduje jest w Berlinie, w Paryżu i w Moskwie, a nie jest w Warszawie. Dlatego takie reiterady polskich polityków, że oni tam pokrzyczą, coś nic nie da. Nie da. Niestety, no jest moim zdaniem za rok, jak się spotkamy, ocenimy sytuację. Natomiast czy milczenie? Ja myślę, że artykuł Żurawskiego, Grajewskiego, ja go nigdy na oczy nie widziałem, jest jasnym decyzją Gazety Polskiej Codziennie. Ona podjęła taką decyzję. I to dała jednoznacznie wykładnie, że dla ludzi myślących inaczej na łamach tej gazety po prostu nie ma miejsca. Bo ja napisałem króciutki felieton, rewolucja, gdzie dałem przykład rewolucji francuskiej i innej, do czego prowadzą rewolucje. Bo jestem wrogiem rewolucji. Nie wierzę w dobre rewolucje i w złe rewolucje. Rewolucja jest zawsze zła. I ten króciutki felieton praktycznie był okazją do wyrzucenia całego worka zarzutów, gdzie moje nazwisko tam jest poniewierane. To nie jest droga dyskusji. I jeżeli redakcja tak zadecydowała, to znaczy, że też wybrała, że dla jednych jest miejsce na łamach tych gazet, a drudzy niezależnie co napisał, zostaną od razu skontrowani. Zresztą to nie jest pierwszy artykuł tego Żurawskiego, który już kilkakrotnie walił w to, że nie wolno Sejmowi polskiemu podjąć uchwały. Jak może analityk mówić, że polskiemu Sejmowi nie wolno podjąć uchwały o ludobójstwie? No jak można takie rzeczy w ogóle pisać? No dzisiaj moim zdaniem, bo nie chcę tego miłego spotkania zakończyć tym, problem Ukrainy jest tak samo ciężki jak lustracja. Ten podział w społeczeństwie polskim, który jest pokazywany przez te sondaże, jest tak samo skomplikowany jak lustracja. I dzisiejsze analizy, kto jest po której stronie, tego nie pokażą, bo na Majdanie się mogą stać rzeczy bardzo złe, mogą się stać pozytywne, a my ciągle będziemy mówili o Majdanie jako coś, co jest niby drogą, która ma wprowadzić Ukraińców do Unii Europejskiej. No ja nie wierzę, żeby Unia Europejska chciała takich Majdanów u siebie. No naprawdę w to nie wierzę. Ona chce demokracji, a nie rozrzucania tych rzeczy w drugą stronę. Trudno, to będzie pani Merkel z Putinem se ustalała, czy se podzielą tą Ukrainę, czy zejdą. Uważam, że podział Ukrainy jest bardzo zły. Jak i również to, że jakaś część Ukrainy zachodnia przy naszej granicy będzie banderowska. To też jest bardzo zły scenariusz, ale to zobaczymy za rok, a może już za parę miesięcy. Na tym pozwolę sobie zakończyć. Dziękuję bardzo naszemu gościowi.